Pierwsza część już się odbyła Komisji Oświaty. Obecnie drugi punkt to jest informacja z realizacji zadań oświatowej. I mamy następującą tematykę: omówienie katalogu potrzeb inwestycyjnych i zasad zakwalifikowania ich do budżetu, omówienie zadań zgłaszanych do dofinansowania z Funduszu Sołeckiego na 2020 rok, zaopiniowanie projektów uchwał na sesji Rady Miejskiej, sprawy różne wolne wnioski, przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Protokół będzie przedłożony Państwu na sesji. Tak, proszę bardzo. I właśnie ja w temacie protokołu. Proszę Państwa, no ja bym bardzo prosił, żeby te protokoły no, trafiły do mnie. Nie na sesji, no bo ja nie ogarnę tego, no. Nie ogarnę. Ale to tyle razy prosimy i w tamtej kadencji. No i jakoś to nie dociera. Jeżeli ten protokół można przygotować na środę, to można go przygotować na poniedziałek, nie na komisji. Ale pani Ireno, ale tam u mnie w Biurze Rady jest oświadczenie radnego Żochowskiego, że radny Żochowski prosił o pisemne. Ale nie ma problemu. I bardzo bym prosił, no. Ja maila mam założonego, ale ja nie mam czasu, no, do niego tam zaglądać, bo tam, no, straszne problemy mam, żeby zajrzeć. No. Dobrze, dziękuję panu. Panie Remku, proszę na pana radnego Żochowskiego przygotować taki egzemplarz, żeby był na bieżąco. Dziękuję serdecznie. Sprawa załatwiona, panie Stanisławie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pierwszego punktu, omówienie katalogu potrzeb inwestycyjnych i zasad kwalifikowania ich do budżetu. Proszę bardzo, pan burmistrz Dudziński. Powiem tak, nie wiem jak tutaj państwo chcecie, żebym to przedstawił, tak? Bo mam dwa takie rodzaje. To jest tak, inwestycje kontynuowane, tak? Które przejdą z roku 2019 na rok 2020. Inwestycje nowe, które są jakby w Urzędzie Marszałkowskim, tak, czy też w Funduszu Dróg Samorządowych. Wnioski są tam złożone i no, które też należy ujmować w roku przyszłym. I mam także wnioski oczywiście tutaj Państwa do budżetu, wnioski inwestycyjne. Poszczególne jest tego dużo. Jeżeli Państwo chcecie, mogę to takie grubsze, jakieś powiedzmy większe kwoty Państwu przedstawić. Czy też, no nie wiem, czy też w innej formie. Prosimy ewentualnie o jakieś sugestie w tej kwestii. Myślę, że zaczniemy od tego, co Pan Burmistrz przedstawił, czyli to, co przychodzi na następny rok i potem nowe, które są zaplanowane. Okej. Okay. Więc tak, inwestycje kontynuowane. Jest to rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOW. Są to ścieżki rowerowe, które przechodzą na następny rok. Dalej, przebudowa dróg na osiedlu Barwiki w Łapach, ulicy Barwikowskiej, ulicy Pucharskiego i ulicy Wodzickiego wraz z budową kanalizacji deszczowej. Tak samo identycznie przechodzi na następny rok. Przebudowa drogi gminnej ulicy Mokrej w zakresie budowy nawierzchni jezdni chodnika wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej identycznie. Budowa ulicy Pokojnej i Polnej w miejscowości Łukowo. Wszystko jest to z Funduszu Dróg Samorządowych. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Kolejowej w Łukowie. Tak samo jest to z Funduszu Sołeckiego, przychodzi następny rok. To znaczy, jest dwuetapowość, tak? Część jest w tym roku, a część w roku przyszłym. Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta Gminy Łapy. Kompleksowa rewitalizacja Centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ulicy Głównej 8. Tak samo przechodzi to na drugi rok. W tej kwestii Państwo macie jakieś pytania, bo dalej będą inwestycje nowe, które są wnioskowane, ale nie mamy dofinansowania i nie jest ujęte w budżecie. Proszę bardzo, pan radny Półkośnik, proszę bardzo, ma pytanie. Mam pytanie, ta ulica Spokojna i Polna w Łuchowie, to ona zakwalifikowana została z tego funduszu? Tak.
Bo z tego, co informacje ja ostatnio pamiętam, to było to, że są na liście rezerwowej. No tak, ale jest potwierdzone, że mamy już finansowanie. Tak? Tak. Aha. Dziękuję, proszę bardzo. Ktoś ma jeszcze pytania do pana burmistrza? Proszę bardzo, pan radny Karasiewicz. Tak, tutaj właśnie wszyscy zerkamy w swoje materiały na sesję, bo tego nie mamy w formie papierowej, prawda? Znaczy tak, no orientowałem się, jak to było do tej pory, tak? I było przedstawiane to w formie takiej właśnie, że główne założenia, główne jakby wnioski, które wpływały do nas do budżetu, no były przedstawiane dla państwa. I dlatego w tej formie tak samo przygotowałem się. Proszę bardzo, pan radny Maciejewski. A czy pan burmistrz mógłby to na sesję na maila wrzucić nam po prostu, żebyśmy mieli przed oczami? Znaczy tak, no, być może uda mi się to, mam tutaj swoje jakby takie zapiski tak z boku, no to po prostu muszę pewne tutaj rzeczy pokorygować. Myślę, że tak, no uda mi się to zrobić, nie będzie to problem. No tak. Dziękuję. Nie ma pytań, proszę bardzo, mamy radny Jarczewski. A już coś wiadomo o wynikach tych dróg samorządowych, tego funduszu, tak? Był ten drugi konkurs w tym roku. No właśnie, bo mówimy o pierwszym, tak? Tak, tak? Drugi co jeszcze to jest... Ale wiadomo o wynikach? Nie, a o planowanym wynikach? Ale zostały zgłoszone. Nie, to właśnie zaraz podam, te, które mam wpisane, tak, które zostały złożone. Jest tak, bo też na przyszły rok przychodzi jeszcze wniosek promowania ochrony różnorodności biologicznej przyrodniczej Górniczego Podlasia, to jest to właśnie wieża Łukowie. Jesteśmy na liście rezerwowej, więc są jakieś szanse, że dostaniemy tutaj finansowanie. Dalej, rewitalizacja centrowa poprzez wykorzystanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej. Też wniosek był złożony. Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii i obiektów użyteczności publicznej gminy Łapy. Też identycznie. Budowa krytej pływalni przy Matejki w Łapach. Teraz z funduszu. Przebudowa ulicy Cmentarnej w Łapach. Przebudowa ulicy Wiskińskiej w Łapach. Przebudowa ulicy Wody Śródowej. Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową. To co złożone jest. Nie, to są nowe, które do budżetu ewentualnie już wróciłem. Przebudowa ulicy Nowy Rynek, ulicy Armii Krajowej, Zeszkówko, przebudowa ulicy 1 Maja w Uchowie, przebudowa drogi 106571 w miejscowości Łapy-Rębowina, przebudowa drogi miejscowości Pąka-Kościelna, przebudowa ulicy Siedlskiego i ulicy Cygańskiego w Łapach, budowa dróg gminnych, ulica Kolejowa na odcinku od drogi powiatowej Łapa do drogi wojewódzkiej w Łapach-Łękach, etap pierwszy. Przebudowa ulic Maczewskiego, Wyczółkowskiego, Gierzyńskiego i Witałowskiego. To są z inwestycji, które wnioski zostały złożone i ewentualnie no, jest szansa otrzymania tutaj dofinansowania przynajmniej na część z nich. Proszę bardzo, pan Stanisław. Proszę państwa, gdzie ulica Piaskowo? Przyszedłem się od Głównej do Polnej. Nie, przypomniało mi się składanie wniosku przez Piotra. Tak. Słuchajcie państwo, to jest dobra ulica, którą możemy za marne pieniądze poprawić, a nie rozkopywać, rozwalać dobrą ulicę. Słuchajcie państwo, przejedźcie się tam. Przejedźcie się i po gospodarskim okiem spójrzcie na tą drogę. No według mnie nie można takich rzeczy robić. Tam wystarczy sfrezować to, parę studzienek podnieść do góry, które się pozapadały. Bo my nie mamy budżetu jak Michałowo czy tam inne bogate gminy. No słuchajcie państwo, mamy tyle problemów, tyle tych szutrowych dróg mamy, że ludzie nas przeklną wreszcie. Po prostu przeklną. I jeżeli oni zobaczą, że taka ulica jest rozkopywana,
no to nie wiem, jak to określić, ale to każdy zgodnie z własnym sumieniem powinien tam się przyjechać, a nie, wyrzucamy, może się uda. I miliony wyrzucamy, gdzie ta ulica będzie funkcjonować za 30 lat, nic jej tam się nie stanie, suchą nogą i koła nie pobrudzimy na pewno żadnym błotem, ona będzie funkcjonować. My zostaliśmy wybrani przez mieszkańców i musimy tych mieszkańców traktować no tak w miarę równo i my musimy patrzeć na tych mieszkańców, którzy latami nie mogą wyjść z suchą nogą, dzieci do szkoły na barana wynoszone do następnej ulicy. No ludzie, troszeczkę sumienia, bo ja po prostu nie dam rady na to się patrzeć, jeżeli jest takie rzeczy są wyrzucane i przebudowujemy dobrą ulicę, bo mamy taki kaprys, no. Może nam się uda i niechaj sobie tam leci kabarecik, no. Bo to jest kabarecik, no. Nie robić dróg, których nie ma, gdzie błotniste drogi, piaskowe, gdzie kolina na kolinie i wąduł na gondole, a my przerabiamy utwardzone ulice. Dziękuję. Dziękuję bardzo pan Adam Karasiewicz. Proszę, potem pan Rogowski. Chciałbym w temacie tych inwestycji kontynuowanych zapytać się, na jakim etapie jest kwestia Domu Kultury, czy coś już może wiadomo na temat tego przetargu, który w październiku będzie już ogłoszony. Przetarg jest ogłoszony na budowę Domu Kultury, w związku z tym no, czekamy na oferentów. Rozstrzygnięcie, znaczy wyłonienie, przepraszam, składanie ofert jest na początku, listopada, chyba 9, jak pamiętam. Albo 7 albo 9. Bardzo pan radny Rybacki. Panie Przewodniczący, może nie dosłyszałem, jeśli chodzi o zakres robót na ulicy Piaskowej. Czy tam jest właśnie, tak jak kolega Stanisław mówił, przekopanie łącznie z kanalizacją z deszczu, w końcu to po prostu naprawienie nawierzchni, bo rzeczywiście nawierzchnia to Stanisław nie trzeba się wszystko się przyjechać, bo ta nawierzchnia to pozostaje wiele do życzenia. Czyli tutaj jestem absolutnie za tym, żeby tak jak tutaj frezowanie jakieś się naprawienie nawierzchni, poniesienie takich studzienek, ale jeśli mamy już oczywiście kopać tak jakieś inne ulice, no to jestem za tym, żeby to były robione ulice, gdzie nie ma w ogóle nawierzchni. Rzeczywiście ludzie dziesiątkami lat czekają na jakokolwiek nawierzchnię. Jaki tam jest zakres przewidziany? Czy jakiś się planuje, czy... Jest to fundusz dróg samorządowych, w związku z tym, które inwestycje które będą dofinansowane, tak, i tutaj staniecie Państwo przed wyborem później zaakceptowania i zatwierdzenia w budżecie pieniędzy na te inwestycje. To jest, no wiadomo, rzecz jeszcze otwarta i różnie tutaj z tym może być, natomiast ulica Piaskowa, no to jest wraz z kanalizacją deszczową, tak. Przebudowa ulicy Piaskowej włapy wraz z kanalizacją deszczową. Kwota około 3 milionów złotych. Proszę bardzo, pan radny Żywowski. Andrzeju. Ja się przeszedłem, ja tą ulicę jeżdżę i krótkim samochodem i długim samochodem, wszczącym mózgu, nigdy nie dostałem tam. Kanalizacja ani tam burzowa, ani te sieci sanitarne nie wybijają. Ja mogę pokazać, gdzie wybijają i z tym trzeba zrobić porządek. I nie widziałem od wielu, wielu lat, a jeździłem po wielkich deszczach, po wszystkich ulicach, monitorowałem to. Ja wiem, gdzie kanalizacja wybija do, na zewnątrz drogi. I papier wszystko wytrzyma. Tylko jeszcze z sumieniem to różnie może być. No. Nie można takich rzeczy robić. Może warto przeanalizować takie sprawy. Sfrezować, poprawić, te studzienki popodnosić małym kosztem, a nie no, wydawanie pieniędzy, no nic nie powiem, gdzie to jest. Króciutko. Tak? Czyli rzeczywiście to jakby się zgadzamy z tym co do Joty, bo
Tam, no, czyli nigdy nie zdarzyło się jakieś tam wybijanie, czy jakieś problemy z kanalizacją, zatory, nigdy na tych ulicach nie było, także ja podtrzymuję to, co przed chwilą powiedziałem i no, potwierdzam twoje też, no, wystarczy takie nawierzchniowe, naprawę nawierzchni, bo rzeczywiście ona pozostawia wiele do życzenia, bo wybijana i te studzienki, największy problem jest właśnie tych studzienek pozaniżanych, także myślę, że taka, można powiedzieć, bieżąca albo taka nawierzchniowa naprawa jest najbardziej wskazana. Tak, proszę bardzo, czy pana. Jeszcze chodzi o ulicę. Słuchajcie państwo, tych ulic jest bardzo dużo. I na przykładzie ulicy Kresowej, tam może nie trzeba fryzować. Tam gospodarskim i fachowym mogłem spojrzeć, to tylko te ubytki przy tych studzienkach, studzienki podnieść do góry, wyrównać ze starym asfaltem, te kwadraty czy prostokąty powycinać. Będziemy jechać jak po lustrze. Będziemy jechać jak po lustrze. Ja tak to widzę, ale to jest moje zdanie. A 3 miliony, no nie wiem jaki tam procent będzie dofinansowania z zewnątrz, no ale wkład własny też jakieś 30, 40, może 50 na 50. To są ogromne pieniądze. Stąd my tych milionów nabierzemy. I dlatego jeszcze raz powtarzam. Nie ma u nas równych i równiejszych. Mieszkańcy są tacy sami, zadbajmy o ludzi, którzy od 50 lat mieszają te błoto i przeklinają nas. Tak jest moje zdanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Półkośnik, potem pan burmistrz Dobrzowski. Znaczy, tutaj część mieszkańców, która rozmawiała ze mną, ma zupełnie inne zdanie niż pan Rzepowski. Uważam, że szczególnie odcinek ulicy tego skrzyżowania z ulicą Nową, ta część jest w stanie fatalnym i jeżeli ktoś jeździ tą ulicą, to też widzi, jak tam te drzewa, jak korzenie są powynoszone i te obrzeża. A poza tym, no, idąc takim tokiem myślenia, to, no cóż, panie Stanisławie, nie należało w takim razie zgłaszać co ulicy Cmentarnej, bo też ma nawierzchnię, ulicy Wyspiańskiego, bo też ma nawierzchnię. No tak, bo trzeba było to rozumować, chyba, to o czym pan mówi. Nie, należało zgłaszać. Tylko to... Tamte tak. Nie. Ja nie mam pretensji, że pan zgłosił tą ulicę. Tylko jeżeli pan mówi, że korzenie na drodze tego rosną, nie, korzenie nie rosną na drodze, tylko tam jest pas trawnikowy. I na tym pasie trawnikowym, nie widziałem tam na tym skrzyżowaniu, ja dzisiaj byłem na tym skrzyżowaniu. Tak jak mówiłem, wystarczy zrobić porządek z tymi studzienkami, wyciąć, dopasować do nawierzchni tej, której jest tacy z tą ulicą. Ja myślę po gospodarstwu. Nie można dla niektórych robić autostrad, a niektórzy poprawiają się w błocie. No. Ja jestem za tym. Przecież tych ulic wiele jest. Na przykład Szkolna, na Wyspiańskiego. Wystarczyło Wyszyńskiego. Wystarczyłoby te studzienki popodnosić. Nawet z panem Krzysztofem Dudzińskim żeśmy tymi ulicami chodzili. Pokazywałem. Zgodziliśmy się co do słuszności, no. Że tam nie trzeba. Tam mieszkańcy nie żądają. Mieszkańcy i tak nie narzekają, bo jeżdżą, bo widzą, że tutaj studzienka jest zapadnięta. Jak nie ominą, to wjadą tam trochę szturchnie tym samochodem i pojadą dalej, no. Ale to nie trzeba dużo nakładów, tylko to trzeba zmobilizować się, zlecić dla tego zwiku podniesienie tych i zaasfaltowanie tych kwadratów czy prostokątów. I mamy drogi eleganckie, no. Ale jeżeli będziemy myśleć w tym kierunku, słuchajcie państwo, czy państwo zaglądacie do budżetu, czy widzicie, jakie mamy wydatki? Skąd my tej kasy nabierzemy? To my nie musimy składać tu wirtualnych budżetów, no, że ładnie, pięknie na papierze będzie napisane, ale i tak nie wykonamy tego. No to o to nam chodzi. No zróbmy to, co najważniejsze, a potem, jeżeli będziemy mieli to, co najważniejsze, budujmy ratusze, budujmy basenę, budujmy nie wiadomo co. I ja będę z tego zadowolony bardzo, bo będę widział, że każdy mieszkaniec ma na swojej ulicy drogę wyasfaltowaną czy zrobioną z kostki. Dziękuję. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Majkowski, proszę bardzo. Ja mogę adwokat? Proszę bardzo, adwokat. Panie Stasiu, to co dla Pana jest najważniejsze, niekoniecznie jest najważniejsze dla mieszkańców Łapin, którzy mieszkają w innych miejscach. Także to nie wszyscy mogą mieć takie same zdania jak Pan. No na pewno, tylko nasi mieszkańcy wybrali nas jako reprezentantów, nie? I ja bym prosił, żebyśmy tutaj dotąd rozmawiali i wybierali najważniejsze inwestycje, które są potrzebne naprawdę. Bo ja wiem, że ci, co mają dobrze, żądają jeszcze lepiej. A ci, co nie mają nic, siedzą cicho, może nie mają przebicia. Może nie mają tutaj poparcia w Radzie. I tego nigdy nie dostaną. Nigdy nie dostaną, bo ktoś tutaj jest silniejszy. Ktoś tu posiada większe układy. Ktoś tu z uśmiechem na twarzy rękę podniesie, a zrobimy naprzeciwko im. Ja tego nie chciałbym widzieć tutaj w tej naszej Radzie. Nie chciałbym tego cwaniactwa oglądać więcej. Siedźmy tutaj do godziny drugiej czy trzeciej w nocy. Jeżeli jakiś problem mamy do rozwiązania, nie każdy się z każdym musi zgadzać. Ale może trochę rozsądku, może trochę przemyślenia i będzie dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Majkowski. Szanowni Państwo, każdy głos w dyskusji jest ważny. Natomiast nie każda inwestycja z pozoru wyglądająca na mniej lub bardziej potrzebną jest mniej potrzebna, tak? Została wywołana ulica Wyspiańskiego. Rozmawiamy o nawierzchni, ale to, co ja mówiłem, chciałem podkreślić też. Akurat w tym przypadku to jest to, na tej ulicy w ogóle nie ma kanalizacji, Szanowni Państwo, tak? Więc możemy rozmawiać o nawierzchni, a są jeszcze inne podstawowe też potrzeby. Nawierzchnia jest oczywiście bardzo ważna, natomiast to mówię, jedna z najstarszych, ja to podkreślałem, zgłaszałem. Jest to jedna z najstarszych ulic, która kiedyś tam była zrobiona, a nie ma, jest skanalizowana, tak? To też jest obowiązek gminy, żeby umożliwić tak podłączenie się do kanalizacji dla mieszkańców. No to jest ważne, tak? Nawierzchnia, ja nie umniejszam oczywiście potrzebom innych mieszkańców, absolutnie. Natomiast skoro już też został ten temat wywołany, to czuję się w obowiązku też podkreślić pewne rzeczy. Pomijając już stan techniczny i chodników i nawierzchni, która tam też się zapadała, to pan Stanisław dobrze wie, bo też widział, rozmawialiśmy o tym na przerwach i wcześniej, tak. Także tak jak mówię, nie każde z pozoru robienie ulicy, zgłoszenie do asfaltowania, tak, ma na celu tylko poprawę samego stanu nawierzchni, ale są jeszcze inne tematy z tym związane też. Też bardzo bym prosił się pochylić nad takimi rzeczami. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Pukośnik. Ja zupełnie, panie radny, nie neguję wykonania ulicy Wyspiańskiej, bo sam głosowałem za tą ulicą przecież, że ona jest jak najbardziej potrzebna, tylko byłem tak jakby przeciwny temu głosowi pana Żochowskiego, że te ulice, które są wyasfaltowane, to nie powinny być robione. I to jest, dlatego taki mój głos. Tak, i powtarzam, Piotrze, że nie powinny być robione, dopóki nie zrobimy tych szutrowych dróg, bagiennych dróg, gdzie ani przejść, ani wyjechać, to nie powinny. A czym się różnią mieszkańcy bloków na przykład i centrum miasta od mieszkańców obrzeży? Czym, wytłumacz mi pan, czym oni się różnią? Czy im nie należy się to? Oni całe życie będą się w błocie popachy? Bo pan i pańscy mieszkańcy, pańscy wyborcy sobie zażyczyli, żeby tam lusterko było na tej ulicy. A tam już prawie lusterko, tylko troszeczkę trzeba pieniążków włożyć i kręcić i wyjdzie lusterko. Bez takich nakładów 3 milionowy. A 3 miliony, to ja wiem, jaka to jest kasa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są pytania w tej kwestii jeszcze? Dziękuję. Panie burmistrzu, proszę kontynuować. Ja tylko dodam, że ta część, przynajmniej na jaką kwotę w ogóle, jak mówimy, tak, to jest inwestycja około 23 milionów złotych.
nie jest na pewno wszystko realne do wykonania. Przechodzimy teraz do części wniosków, które zostały inwestycyjnie złożone do budżetu na rok przyszły. Jest tego dużo. Niektóre wnioski ciężko było ustalić, jaki zakres jest tutaj wnioskowany do realizacji i też no, przez to nie udało się mi tutaj wszystkich kwot ustalić, takich w miarę realnych, które by mówiły, w jakich proporcjach się poruszamy. Między innymi na przykład taka inwestycja jak inwestycje przedszkola nr 1, wymiana instalacji elektrycznej, tak. Brak jest szczegółowego kosztorysu na wykonanie pozostałych prac, była wykonana dokumentacja projektowa przez przedszkole nr 1 i kosztorysy. Część instalacji została wykonana przez przedszkole nr 1 w Łapach, ale nie ma całościowej analizy, więc trudno było oszacować. Dalej następna inwestycja, taka wykonanie drogi do Łapose. Tak samo. Powiat Białostocki, brak pozwolenia, nieuregulowany stan własnościowy PKP. Jest, nie wiem, czy Państwo chcecie, wiem wszystkie czytał, które tutaj nie udało mi się oszacować. Myślę, Panie Burmistrzu, że już była taka propozycja, żeby przesłać te wszystkie informacje na maila, to będziemy mieli taką możliwość, żeby zapoznać się z tym. Nie, no dobrze, ja to przeczytam, tylko że no, w tej chwili jakby no, tutaj tego nie mogę zrobić, więc może pokrótce po prostu przynajmniej powiem o co, jak tutaj to wyglądało, tak, jak tutaj do tego przykładaliśmy się. To są wszystko tak, wszystkie propozycje tak naprawdę radnych, tylko się do końca, to jest jeszcze inne. To może przedstawię pokrótce takie większe, no, na przykład tak. Powiem o tych nawet takich większych, natomiast podsumuję później, jaka to wychodzi kwota, przynajmniej to, co udało nam się ustalić. Większość udało się ustalić, to są jakieś drobne, no może nie drobne, tak, ale też są takie pozycje tam kilka, które no nie mogliśmy wyszacować. Więc na przykład tak, zagospodarowanie ciągu pieszego przy ulicy Głównej 500 tysięcy złotych i 30 projekt, więc 530 tysięcy złotych. Gdzie to brakuje, jeżeli można, Panie Burmistrzu, do ciągu pierwszego przy ulicy Głównej, mógłby Pan powiedzieć? Nie mam tutaj tego wniosku bezpośrednio, to są propozycje, tak? Ale gdzie to jest? Gdzie to jest? Kto składał taką propozycję? Znaczy tak, ja mam tutaj podane, kto składa, tak? Tylko no nie chciałbym tutaj, bo nie wiem, czy akurat mogę tutaj to dokładnie przedstawić, tak? Każdy może to sobie życzyć. Proszę mi wytłumaczyć, bo ja akurat główną ulicę znam na pamięć. W którym miejscu tam coś brakuje? No to może zrobimy w ten sposób, tak? Nie mam tych wniosków przed sobą, więc szczegółowo tylko jakby wypisane są rzeczy, które rzucimy na koszt. No i teraz stąd znowu trzeba konkretnie odnieść się do wniosku i powiedzieć, w którym miejscu, do którego miejsca, do którego. Tak, ja się zgadzam, ale widzi Pan, mamy to, co mamy, nie? Ale jeżeli Pan wymienił przedszkole instalację elektryczną przedszkole numer 1, proszę Państwa, myśmy to przerabiali całą tą poprzednią kadencję. Pani dyrektor przychodziła, tutaj błagała litości. Czy żeście dzisiaj Państwo oglądali, co się wydarzyło? Już nie wiem gdzie. Trzy osobowa rodzina z dziećmi, no, elektryka zawiniła. A wy Państwo wiecie, jak elektryka, jeżeli jest zwarcie, co się dzieje? Nie obejrzycie się. I będzie tragedia. A tam są nasze dzieci. Tam są nasze dzieci. A my? Dobijamy się, przerobi się ulicę Pieskową, wybudować chodnik, może poprawić dobry, który jest, no, pod podbliżkę wrzucamy. A o takich rzeczach zapominamy. Zapominamy o drogach, gdzie ludzie się topią. Zapominamy, widzę Pana Wisława Konopkę, gdzie tam przedsiębiorcy, no, biją się o tereny inwestycyjne, gdzie straciliśmy główny magazyn transformatorów. Jak przyjechał człowiek, który chciał tutaj wybudować główny na całą Polskę magazyn akumulatorów
nie akumulatorów, transformatorów i powiedział, jak droga byłaby, byłby na razie. To my budzimy się. Dlaczego my się budzimy po nie w czasie? Bo właśnie u nas takie rzeczy. Bo jest grupa, no i ludzie, lobbyści, gdzie mają większość, przygłaszają wszystko, ale jeszcze tutaj sumienie, sumienie i rozum powinny wskazywać. Nie na złość innej grupie, tylko tak jak mówiłem, usiądźmy do rana, wybierzmy. I tak to powinno być. A proszę Państwa, z tym przedszkolem ja Państwu będę co miesiąc. Co miesiąc będę, jeżeli to nie zostanie ujęte, tam są nasze dzieci. Tam jest wielkie zagrożenie i wielkie niebezpieczeństwo i bardzo bym prosił, nie żartujmy, nie żartujmy, zróbmy tę instalację elektryczną. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan radny Drogowski. Tylko jedno może pytanie, bo my w tej chwili może niepotrzebnie aż tak w tej chwili na tym dyskutujemy, bo pan burmistrz tylko i wyłącznie przedstawia propozycje, zgłoszone wnioski. Więc moje pytanie jest następujące. Kto i kiedy ewentualnie będzie się przymierzał do konkretnych zadań, żebyśmy w tym momencie skupili się. A w tej chwili myślę, że każdy miał prawo zgłosić różnych wniosków, różnych potrzeb i pan burmistrz to przedstawia w tej chwili. Tak mi się wydaje, że nie ma potrzeby, no... takiej ostrej dyskusji prowadzić, bo w tej chwili nie jesteśmy ani za czymś, ani przeciw. Także ja bym chciał wysłuchać do końca wszystkich propozycji. Dziękuję. Dobrze, dziękuję serdecznie, panie radny. Wszyscy rozumieją już, także myślę, że będzie okej. Okay. Może z panu główną jeszcze, na jakim to odcinku ma być, tak? Już sprecyzujmy, czy nie wiadomo. Znaczy, no, nie mam możliwości teraz sprecyzowania tego, dlatego że no, musimy mieć wniosek przed sobą. Tak? Rozumiem. Pan Pukaśnik, radny, prosi głos. Tak, to był mój wniosek. Składany przeze mnie już po raz chyba czwarty czy trzeci, ponieważ jak była zrobiona główna, to jest odcinek tutaj przed od Jaskółki do ulicy Piaskowej. Tam to w planach, jak była robiona już ta ulica, było zagospodarowanie tego ciągu, żeby tam nie było tak jak w tej chwili, że parkują samochody na tych chodnikach, że jest trudność przejścia, żeby zagospodarowanie tego ciągu. To jest, proszę Państwa, to jest samo centrum miasta. Naprawdę, to poprawiłoby tak wizualnie wygląd tego odcinka. Mamy w tej chwili piękne centrum przesiadkowe, ładnie to wygląda, dlatego też ten mój wniosek będę składał, ponieważ uważam, że poprawienie estetyki tego odcinka naprawdę poprawi estetykę całego miasta i samego centrum. Dziękuję. Znaczy, panie radny, z tego co ja wiem, kiedyś to było brane pod uwagę w ten sposób, że te chodniki są szerokie dlatego, żeby mogły samochody parkować. I została zwężona ulica główna. Ale tam w zamyśle to miało być tak, że tam miało być właśnie jakieś odrodzone, jakieś miały ławeczki stać, tak żeby to było takie też część taka piesza, żeby ludzie też mogli sobie usiąść, chodzić. Słuchajcie, to jest centrum, my musimy zadbać też o wizerunek tego miasta. Zobaczcie, no w tej chwili samo centrum jak wygląda, no jest wizytówką. Możemy się poszczycić, ludzie wjeżdżają, jak ładnie wygląda centrum przesiadkowe, prawda? A tutaj też mnóstwo ludzi przyjeżdża. Jeżeli by to się w jakiś sposób ładnie zagospodarowało, to są ten mój wniosek. Słuchajcie, to co powiedział pan Andrzej Rogowski, to są wnioski, które składamy, nad którymi się będzie zastanawiać. I tak, to jest taki tak naprawdę, no może koncept życzeń wszystkich radnych, którzy składali co chcieliby, żeby było zrobione. Bo wszyscy składali wnioski. Przecież jeżeli pan burmistrz za chwilę powie, jaka jest kwota tych ogólna, wszystkich tych inwestycji, no to wiemy przecież doskonale, że to jest nierealne do wykonania. Ale my jako przedstawiciele, jako wybrani przez mieszkańców, musimy takie wnioski składać. Dobrze, dziękuję za wyjaśnienie. Proszę bardzo, pan radny Rzechowski. Pierwszy, mógłbyś pokazać mi chociaż 20 metrów przy chodnikach przy ulicy Głównej, w którym miejscu ławeczkę postawisz, w którym miejscu parkingu kawałek zrobisz. Ja sobie nie wyobrażam, to chyba z rydem zabierzemy ludziom ogródki, płoty porozbieramy, narobimy wielkiego bałaganu i będziemy robić ulicę Główną. Ja, jeszcze raz powtarzam, ja tą ulicę znam od dzieciństwa. Ja jeżdżę ją codziennie i ja ją widzę
i nie widzę tam nawet metra, żeby wsadzić ławkę. Chyba, żeby zabrać z rydem ludzkie podwórka. I tak wygląda sprawa. A nie mieszkańcy chcą. Mieszkańcy chcą, ale nie oddadzą nawet centymetra swojej ziemi. Nawet na drogę. Chociażby jest zagumienna. A potem wielkie larum, nie? Wielkie larum, że drogi nie chcą im zrobić, kurczę. Niewyprostowana sprawa, a my forsujemy ulicę Zagórną. Nie mamy żadnych uregulowań. Może za rok, może za dwa, może wcale tam się nie da tego zrobić, ale oni przychodzą, krzyczą, my chcemy. Zagórną. Zagumienna, przepraszam. Dobrze mówię, nie? No, dobrze, ja znam historię, no. I wszyscy ładnie przyklaskują. Będziemy robić. No. A czyż nie warto powiedzieć tym ludziom prawdę w oczy, żeby im można było do końca życia spojrzeć? Uregulujcie prawnie, a potem przyjdźcie do nas. Będą pieniążki. Zrobimy. Tak powinno to wyglądać. A nie wszystko politycznie, pod publiczkę. Ja nie dam rady tak obiecywać ludziom, ludzi robić w bambucho i z nim śmiać się, z nich się śmiać za plecami. To nie. No chociażby ulica Zagumienna. No ulica Zagumienna. Uważa pan, że... Uregulowane są te sprawy? Powie pani. Ale posłucha pan, no. Sprawy są regulowane w sądzie, tak? I teraz, jeśli, nie wiem, toczy się postępowanie w sądzie, nie wiem, to uważa pan, że reszta mieszkańców nie ma prawa przyjść i dochodzić tego, żeby ta droga była zrobiona? Jeżeli ludzie idą, nie mogą się polubownie dogadać między sobą, tylko chodzą, wciągają się po sądach i ktoś na siłę im chce jeszcze dopomagać. Panie burmistrzu, przepraszam, czy to jest kwestia wciągania się po sądach, czy to raczej jest kwestia uregulowania stanu prawnego w sądzie? I naprawdę jest mi przykro tego słuchać, panie Stanisławie, bo z tego, co pan mówi, to teraz, nie wiem, za chwileczkę wyjdzie, że nie wiem, że my składamy jakieś propozycje do budżetu i każda propozycja jest zła, bo chyba jest tylko kilka istotnych, ważnych, które pan tutaj nam wskaże. Bo ja znam... No nikt tak nie zna jak pan, ja to już wiem po prostu... Ja znam... Panie Dyto, tutaj było za pani burmistrz Jabłońskiej konsultacje na tej sali. Były? Były. A ja znam temat wcześniejszy, ulicy Zagumiennej, gdzie przyszły te trzy panie, które po moim trupie, ja się odsuwać żadna z nas nie zamiaruje. A potem przyszły i wielką awanturę na konsultacjach robiły. One chcą ulicy Zagumiennej. A teraz poszły w sądy. Nie. Szanowni Państwo, proszę, wracamy do meritum sprawy. Proszę bardzo, pan radny Maciejewski prosił głos. Ja tu właśnie chciałem poprosić, żebyśmy trzymali się tego, co pan burmistrz... Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Jeden etap do ministerium, chcę pana przykład przedstawiony, bo to wtedy będzie wszystko jasne, tak? Dokładnie, no przecież to są tylko wnioski, tak? W związku z tym dyskusja będzie dopiero, jeżeli jak przeanalizujemy to wszystko tak naprawdę, tak, zobaczymy jaką kwotę dysponujemy, tak? To co musi być bezwzględnie, to co ewentualnie proponujemy, jeżeli te propozycje Państwu nie będą jakby pasowały, tak? No to jest otwarty też temat przecież do rozmowy, no tak to się dzieje. Ja chciałem tylko przedstawić zgodnie z tym punktem omówienie, tak, potrzeb inwestycyjnych i dlatego to wszystko przedstawiam. No a to mogę coś w tej kwestii zapytać? No bo jakby, o ile sobie przypominam, ja jestem drugi rok, tak, ale w ubiegłym roku to w ogóle jakby nie było takich konsultacji, tylko były tak, złożone wnioski i dostaliśmy gotowe, już wybrane przez, nie wiem, przez burmistrza czy przez kogoś i cały budżet był do przegłosowania, a na pewno nie było czegoś takiego, jak w tej chwili i żeby jeszcze każdy jakby przy każdej pozycji zabierał głos i tutaj obwiniał jakoś pana, że co, pan, że pan to czyta, czy coś takiego. Ja wiem, że i tak największą zagwozdkę chyba będzie tutaj miał państwo będą mieli do wybrania z tej wielkiej ilości złożonych wniosków.
Więc jakby nie wiem, czy to jest jakby taka w ogóle nowa... Nowa sytuacja? Panie Basiu, przepraszam bardzo. Pan burmistrz przedstawia wszystkie wnioski, nie wszyscy wiedzą, kto, jakie wnioski zostały złożone. W związku z powyższym rada dzisiaj się zapoznaje. A że w międzyczasie jest dyskusja, czy jest potrzebne, czy niepotrzebne, bo już są jakieś wpływy, to już jest inna sprawa. Ale wracamy, panie burmistrzu, do sprawy. Proszę. Ale bardzo króciutko. Proszę państwa, ja wolę dyskutować tutaj wśród wybrańców mieszkańców, niż ściągania mieszkańców tutaj i robienia konsultacji. Wiecie państwo, jak tutaj wyglądać? My tutaj się nie zgadzamy, nie? A jak my zrobimy konsultację, no to śmiesznie to będzie i strasznie wyglądało. Będzie krzyku, co nie miara, bo myśmy to przechodzili. Pani Urszulo, przechodziliśmy to, to pani wymyśliła. Na początku kadencji, no. I dla mnie no to było też to śmieszne. Ja bym tego błędu nigdy nie popełnił i nie róbmy tego, żadnych konsultacji. My jesteśmy przedstawicielami mieszkańców i my tutaj siedzimy i powinniśmy rozstrzygać te tematy. Panie Stanisławie, miało być krótko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrz. Proszę bardzo, panie burmistrz. Szanowny panie radny, powiem tylko tak. Formułę wyboru dróg zawsze przedstawia burmistrz. Co wymyśliłam, to biorę na siebie, tak? Nie wstydzę się tego, nie uważam, że to jest śmieszne. Natomiast proszę mi wybaczyć, ale wytknę teraz, tak? To lepiej, jak jest zgłaszane frakcjami drogi do wyboru i wtedy my się mieszkańcom tłumaczymy, tak? O frakcje, a nie okręgi i tak dalej. Ale jest to wybrane, tak? Pan woli w ten sposób, ja wolałam przedyskutować z mieszkańcami. Dla mnie nie było to śmieszne. Mieszkańcy przyszli, emocje były, dobrze, ale przecież była jasność, które drogi robimy, które nie. I nigdy nie mówiłam, że w tym wypadku było jakieś, nie było subiektywizmu. Bo on był i będzie, tak? Teraz też on jest, ale w inny sposób wybrany. Ale oczywiście każdy burmistrz to bierze na siebie, ja również to brałam. I proszę mnie nie obrażać, że coś jest śmieszne i pan się wstydzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę ja, bardzo pan. Ja odgodzę tylko. Ja się wstydziłem za sytuację na konsultacjach. Się wstydziłem, bo ja słuchałem wypowiedzi ludzi, którzy byli zdenerwowani. I ja nie dopuściłbym do tego. Ja nie krytykuję pani, tylko akurat to się wydarzyło. Panie Urszulo, wydarzyło się to za kadencji pani. I pani, no nie, nie, no ja odbijam. Ja odbijam piłeczkę, ale mogę uwagę zwrócić? Mogę. A pani, że ja panią obrażam. Ja panią nigdy nie obraziłem, a że mam akurat taki styl, że co mi na myśl przyniesie, to powiem. Dziękuję bardzo, panie Stanisławie. Dziękuję. Cieszę się, że jest porozumienie. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Będę mówił w takim razie, nie będę mówił kwoty, bo będę mówił zadania, to może to nie będzie tak to bardzo mocno. No właśnie. Więc będę mówił część zadań, które są. Sporo jest tutaj wniosków odnośnie szkół i słusznie, bo szkoły należy remontować, tak co pan Stanisławie pan powiedział, jak najbardziej przy szkole numer 1 wymaga wymiany instalacji elektrycznej. Jest ta instalacja częściowo łatana, tak? Czyli część jest miedziana, część jest aluminiowa. Jest to jakieś niebezpieczeństwo i też być może na tym trzeba się pochylić. No niemniej nie mamy tutaj wycen, więc trudno w tej chwili będzie. No ale jest chwilę czasu, więc może uda mi się w jakimś stopniu tutaj do tego jakoś zanalizować to tak, jaki to przynajmniej przybliżony rząd wielkości jest. I tak dalej. Wykonanie parkingu przy pierwszym liceum Mickiewicza w Łapach, to jest współpraca z powiatem białostockim. Montaż przy ulicy Przechodniej Lustra poprawiającego widoczne przy wyjeździe z ulicy Śliskiej. Szkoła, najpilniejsze naprawy części elewacji budynku, rynien spustowych, remont części posady w środkowej części głównego holu szkoły, remont posady w trzech pracowniach na pierwszym piętrze, remont małej sali gimnastycznej, renowacja boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni, zakupy pracowni informatycznej, zakup komputerów oprogramowania.
To było na Matejki, na Polnej, naprawa tworzenia instalacji odgromowej, remont klatek schodowych, naprawa rynien spustowych, remont całych integracji sensorycznej, renowacja boiska wielofunkcyjnego. Nie czytam oczywiście po kolei, bo tych drobnych pozycji jest sporo. Być może jest. Powinno tam być ogrodzenie, a nie ma. Już tyle razy przerabiamy. Nie ma ogrodzenia. Bezpieczeństwo dzieci? Gdzie jest? Jeszcze może dalej jest. No akurat ogrodzenia nie widzę tutaj. Nie mam tego. Zakupy infrastruktury informatyczna szkoły, czyli sieci, elementy sieci, tak samo komputer, oprogramowanie. Dalej, co tu mamy? Jest przedszkole numer 2, ulica Cmentarna. Tutaj rozbudowa tego przedszkola, już mam podane mniej więcej koszt, jaki to inwestycja będzie wynosiła, do granicy 3 600 000. Szkoła podstawowa numer 2, wykonanie nowej nawierzchni pasu operacyjnego, uwzględnienie instalacji odwodnieniowej, wymiana instalacji elektrycznej w szkole, zakup mebli do klas pracowni, budowa sali gimnastycznej, przybudowa łazienek wraz z dostępem do osób niepełnosprawnych. Remont chodnika na całej długości ulicy Pięknej po stronie szkoły podstawowej numer 2, wykonanie parkingu przy kościele świętego apostoła Piotra i Pawła. Tak przynajmniej z analizy wychodzi, że brak jest miejsca na zaprojektowanie tego parkingu. Budowa ulicy wyciągowej odpowiedniej nośności. Remont systemu kanalizacji na wierzchni ulicy Cmentarnej oraz uliczek prowadzących w stronę bloków cukrowniczych. Dalej budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej, plac zabaw, siłownia przy Orliku lub innym powszechnie dostępnym miejscu. Szkoła numer 3. Kontynuacja budowy placu z wyznaczeniem ciągów pieszych, zabezpieczenie skarpy z barykami, zabezpieczenie ciągów piesze, remont klatki schodowej, wykonanie elewacji na budynku po przedszkolu, remont schodów w wejściu głównym, budowa bieżni i skoczni, przedszkolu numer 2 Cmentarna, oddział daniłowy dużym, remont sali zabaw leżakowni, remont łazienki, modernizacja instalacji hydraulicznej, zmiana ogrzewania. Sobieskiego w Płonce Kościelnej, naprawa renowania, wzmocnienie skarpy boiska, końcu przed obsuwaniem, wymywaniem nasypu, wymiana oświetlenia na części korytarza i innych pomieszczeniach, wykonanie doprowadzenia wody, prace ziemne, dokończenie wykonania kostki, wymiana uszkodzonych, wyschodowanych drzwi, naprawa wychodzin podłogowych, typowo takie, które no, zużywają się w szkołach i no, co jakiś czas na pewno trzeba tutaj nad tym się pochylić i przynajmniej sukcesywnie w jakiejś części naprawiać, wymieniać. Jest jeszcze remont boiska sportowego przy szkole podstawowej w Łuchowie, renowacja boiska do gry w piłkę nożną, wykonanie bieżni lekkoatletycznej, wykonanie skoczni do skoku, wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową. To, co przeczytałem w tej części, jest to kwota około 30 milionów złotych. A to połowa dopiero. Burmistrzu, ja nie wiem, jakimi radni, ale ja myślę, że to jest no, kwestia, myślę, że lepiej przesłać to radnym, żeby to spokojnie się z tym zapoznali do sesji, bo czytanie tego w tej chwili... Nie znaczy, wiem, ja tylko część czytam, tak? No właśnie, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy to nie lepszy pomysł jest przesłanie tego, żebyśmy się z tym zapoznali spokojnie. No jak Państwo sobie życzycie, a my to nie ma z tym problemu, mogę to przesłać. Szanowni Państwo, tak nie ma się... Wniosek pana Piotra, czy państwo chcecie, żebyśmy czytali, czy to przesłane zostanie przez pana burmistrza i się zapoznamy z tym na spokojnie w domku. Kto jest z państwa za tym, aby przesłać i zakończyć prezentację? Czternaście głosów za. Kto jest przeciw? Co dalej, jak przeczytali? Będziecie Państwo mieli wiedzę, no, w jakich pomysłach tak tutaj broni się porusza. Tak? Oczywiście no, nie jest to... Nie jest to jakby możliwe przedstawienie jeszcze jakichś tam innych swoich rozwiązań, ale no, co zostało złożone, tak? Będziecie Państwo mieli wiedzę dokładnie, no może o pewnych
inwestycjach, czy też przyszłych inwestycjach, czy też rzeczach nie wiecie. No i to jest takie jakby poszerzenie wiedzy. No ale jeżeli dostaniemy na maila, to też nie. Oczywiście, to jest samo. Proszę bardzo, pan radny. Szóstek. Proszę państwa, ale i tak przecież my tego nie będziemy wybierali, tylko będzie pan burmistrz wybierał akurat, prawda, układając te klocki, akurat ze względu na to, bo on wie, będzie wiedział, ile ma pieniędzy do rozdysponowania. Co z tego, że będziemy, przypuśćmy, nad każdą ulicę debatować? To będziemy dwa dni debatować, siedzieć akurat, czy ta ulica ma przejść, czy nie ma przejść akurat. Od tego są burmistrzowie. Pani skarbnik, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Szkowski. A ja, Wisławie, jednak, jeżeli to ma wybierać pan burmistrz, no to ja bym skłaniał się do takich dyskusji, jakie jest tutaj prowadzona. I może pan burmistrz nie będzie wiedział, ani jeden, ani drugi burmistrz nie będzie wiedział o takich sytuacjach. A tutaj jednak do ucha wpada, nie? Burmistrz wybiera to wszystko. Burmistrz jest nad tym. I jeżeli no, będzie niektóre podpowiedzi i wypowiedzi, tak samo będzie w tym kierunku burmistrz szedł, że to jednak jest najważniejsze, nie? Najważniejsze jest instalacja w tym przedszkolu, no to wybierze, no wybierze i poda nam do dyspozycji w budżecie, no. 4 godziny siedzi, rozumie pan to? Ale za to bierzemy, proszę państwa, bierzemy za posiedzenia, bierzemy ogromną kasę. I ja się dziwię, że każdy tutaj się śpieszy. O, godzina już 18, 19, już wypadł do domu. Tak jak ja dwukrotnie. Siedźmy tutaj do samego rana, ale coś wypracujmy. Tak jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Szóstek jeszcze raz. Panie Stanisławie, pan chyba o sobie tu mówi akurat. Jak chce pan mówić, to pan mówi, niech pan mówi o sobie, nie o pozostałych radnych. Bo to naprawdę czas z tym skończyć, że pan akurat wszystkich to poucza, pan wie najlepiej, jak to zrobić, przypuśćmy, najlepiej, jak ulicę wybrać. No to wystartuje pan następny wybór dla burmistrza i pan akurat podejmie decyzję, którą ulicę wybrać w łapach i jak i panie radny, gdybym był młodszy o 20 lat, to bym na pewno nad tym pomyślał. I na pewno bym coś zrobił tutaj w tym mieście po gospodarsku. No. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że projekt został przegłosowany, proszę o przesłanie dalszych wszystkich informacji na maila, aby radni mogli się z tym zapoznać. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do następnego punktu dzisiejszego posiedzenia. Mamy zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. A gdzie się pan śpieszy? Ja ci mówię. A przepraszam. Omówienie zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Sołeckiego na 2020 rok. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Praktycznie tak podobna sytuacja tutaj z wnioskami wcześniejszymi, tak? Odbyły się spotkania w sołectwach, zostały tam zaproponowane kontynuacje albo nowe całkowicie działania. Nie ma tego dużo, więc myślę, że mógłbym przelecieć to tak dokładnie pozycja po pozycji, mówiąc, co zostało zaproponowane. Znaczy tak, te zadania to i tak sołectwa przecież wybierają, tak? Prośba byłaby taka, żebyśmy dostali też to na maila i by wystarczyło być może. Bo i tak człowiek to wychodzi z dołu, z sobą, z takie zadania wszystkie. Co my do tego mamy jako, powiedzmy, jako radni? Sołectwo wskazuje. No jest taki punkt, więc został to przy okazji. Nie, dlatego może taka, żeby to też przesłać na wiele rady, żebyście zapoznali, ile to przy sobie i to wszystko. Dziękuję bardzo. Jeżeli państwo aż takie zdanie, podzielacie moje zdanie. No. Szanowni państwo, w takim razie przegłosujmy to jako wniosek. Czy państwo jesteście za tym, aby te zadania, które są przedstawione przez sołectwa, były przesłane na maila, abyśmy mogli się z tym zapoznać. Kto jest za? Proszę o podniesienie rączki do góry. Czternaście za. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymujący? Nie. Raz, dwa. Raz. Dobrze. Dziękuję. Jedna z państw. Przechodzimy do następnego punktu naszego dzisiejszego posiedzenia, czyli zaopiniowanie projektu uchwał na sesji Rady Miejskiej.
Przechodzimy do pierwszej uchwały. To jest pod punktem 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego. Proszę bardzo, Państwo otrzymaliście materiał. Proszę bardzo o przedstawienie sprawy. Proszę bardzo, Pan Burmistrz Gałszewski. Jak Państwo wiedzą, w tym roku podjęta została uchwała udzielania pomocy finansowej na dokumentację od Pluśnia, od tego skrzyżowania, od mostku do granicy gminy za Daniłowo-Dużym. Tam ze względu na też między innymi, to jest przykład, nieuregulowany stan prawny i kłopoty nawet z określeniem granic tak naprawdę, bo nawet w ośrodku istnieją dwie mapy o różnych granicach. Także w tej chwili powiat zlecił wykonanie mapy dostępu projektowych, gdzie będzie już jednoznacznie na podstawie też archiwalnych dokumentów określone obecne granice. W tym roku nie ma szans, żeby to skończyć, jeżeli mówimy o całej dokumentacji. Dlatego tutaj powiat wystąpił, że na ten rok jest potrzebnych 15 tysięcy złotych z jednej i z drugiej strony, żeby powstała mapa do celów projektowych, a w przyszłym roku będzie sporządzana już dokumentacja techniczna, prośba, żeby właśnie już ująć to w budżecie, żeby tak naprawdę od samego początku roku, żeby nie tracić czasu, mogła już ta dokumentacja powstać, bo to była też prośba, żeby pewnie, ja też się cały czas staram tutaj z panem radnym, żeby w przyszłym roku, gdy będą składane wnioski do FDS-u, żeby ten odcinek drogi został wykonany, tym bardziej, że po stronie gminy Poświętne już w tej chwili chyba jest złożony wniosek i prawdopodobnie ta część drogi na terenie gminy Poświętne przez Pytkowo będzie wykonywana. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny. Szumieć, pan radny, proszę bardzo. Panie Burmistrzu, to rozumiem, że czyli ta gdyby od granicy na Poświętne jest w porządku z mapami, tam wszystko gra, tak? Tylko to na naszym terenie gminy to nie są te rozbieżności, tak? Czy, bo Pan mówi, że tam będzie już robione, czyli tak. Rozumiem, że mapy u nich grają. Tamten odcinek już była dokumentacja parę lat temu już stworzona. Dopiero w tym roku, tak jak Pan wie, przystąpił. Już na etapie próby tak naprawdę wykonania mapy do celów projektowych napotkały problemy własnościowe i nie jest to jednoznaczne, żeby tam ten projekt tak łatwo wykonać, dlatego to się przedłużyło cały czas. I w tym roku powiat jest jedynie w stanie wykonać mapę do celów projektowych z wyznaczeniem z prawidłowych granic na terenie miejscowości, bo to dotyczy głównie miejscowości terenu przez Daniłowo-Dużym. Dziękuję bardzo. Nie ma pytań. Proszę bardzo, pan Mariusz Łoszewski. Ja uzupełnię wypowiedź burmistrza, bo tutaj od początku roku starania właśnie, żeby na początek wykonać dokumentację przebiegu tej drogi, również gmina Poświętne. Tak jak pan burmistrz powiedział, w gminie na terenie miejscowości Daniłowa dwie różnorzędne mapy i tak te pieniądze nie mogłyby zostać wydatkowane w tym roku, więc na pewno będzie wystąpienie i ta kwota w przyszłym roku na rzecz powiatu jako dotacja na wykonanie mapy. Cały ciąg dróg przez Daniłowo, tej drogi powiatowej do Pietkowa, od granicy gminy Łap jest tam złożony wniosek do granicy miejscowości Pietkowo. W miejscowości Pietkowo również jest taka sama sytuacja i też są w tej chwili prace związane z uregulowaniem własności gruntów, bo tutaj przy każdej inwestycji szerokie jest zderzenie po prostu z brakiem uregulowań prawnych pewnych działek, rozgraniczeń i tego typu rzeczy. Natomiast ta kwota w przyszłym budżecie też będę prosił Państwa, Pan Burmistrz, na pewno, żeby możliwość była wnioskowania do FDS-u lub innych dofinansowań do drogi musi być wykonana dokumentacja. Dziękuję bardzo. Czy są pytania w tej kwestii? Nie ma pytań, w związku z czym przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego. Proszę bardzo, kto jest za za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały, proszę podniesienie ręki. Dziękuję, 19 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma, dziękuję. Jednogłośnie zostało przyjęte. Przechodzimy do następnego punktu. W punkcie 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. Jest to uchwała zmieniająca, która wcześniej była podejmowana przez nas, podejrzewam, w styczniu.
W marcu. Tam jest jakaś korekta dotyczy, tak, pani skarbnik? Tak. Zdecydować o przyznanie 10 tysięcy na zakup samochodu. Tutaj w związku z tym, że niestety komenda nie wyrobiła się z przetargami, tak proszę o zmianę przeznaczenia na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Komisariatu Policji Władzy. Proszę bardzo, pytania w tej kwestii są jakieś? Dziękuję, nie mam pytań. Przechodzimy do... Tak, proszę bardzo. Poprzednio głosowaliśmy uchwałę. Jaka to była kwota? To jest ta sama. Taka sama, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto jest z Państwa za zaopiniowanie pozytywnej uchwały? Proszę podniesienie ręki do góry. Dziękuję. 18 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Tak, proszę bardzo. Do pana przewodniczącego. Czy zapraszał pan pana komendanta na sesję? To znaczy nie zapraszałem, nie. No a przecież wnioskowaliśmy o to, że mamy jakby prośby i uwagi. W związku z tym, że przekazujemy pieniążki, to mamy też różne prośby. Czy jest taka możliwość? No spróbuję jeszcze to przezwanie wobec tego, no może zadam na to komisariat. Leciałam to z głowy. Po prostu bardziej skoncentrowałem się na kwestii PZW, krótko mówiąc. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że można jeszcze pieniążki już przyznane wcześniej, tak? Tylko kwestia to zmiany przeznaczenia. Ja mam nie mam problemu. Jeżeli chcecie Państwo to zająć, tylko osobiście, jeżeli za komendanta spotkam, po prostu zaraz na sesję. Dziękuję. Panie Przewodniczący, w takim razie co z tym? Jak się uda, proszę. Komendantem? Oczywiście, tak, ja mówię, zajdę jutro, spróbuję go zabrać na sesję. On ma swoje plany też. Dobrze, dziękuję serdecznie. Pan Przewodniczący przyjął do wiadomości, mam rozumieć. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Łapy na lata 2019-2022. Proszę bardzo o przedstawienie sprawy. Tradycyjnie w załączniku nr 3 macie Państwo rozpisane zmiany dotyczące przedsięwzięć. I tak tutaj, jeżeli chodzi o rozwój niska emisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego, bo to tutaj trzeba było zwiększyć limit podchodów ponad 15 tysięcy z uwagi na zmiany w budżecie. Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap. Przesuwamy środki już w związku z tym, że mamy inwentaryzację, już zinwentaryzowaliśmy się z wykonawcą. Mam oszacowaną wartość, tak jakby tych prac, które zostały do dokończenia, więc kwota 2 668 000 z tego roku została przesunięta na rok następny i zwiększono jeszcze o prawie 4 000 000 zł łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia. W związku z tym, jeżeli chodzi o bibliotekę publiczną miasta i gminy Łapy, tutaj wykonawcy chcą przerobić w tym roku trochę większą liczbę robót niż to było pierwotnie planowane. W związku z tym kwota 70 200 dotacji planowanej w roku 2020. Chcielibyśmy ją tutaj przesunąć na rok 2019, żeby móc rozliczyć się z wykonawcami jeszcze w tym roku. Tak jak Państwo widzicie, też mamy w budżecie inwestycja dotycząca przebudowy drogi gminnej ulicy Mokrej w Łapach zostaje przesunięta do realizacji na rok 2019, w związku z tym, że tam wykonawca deklaruje wykonanie tej inwestycji w tym roku. Tutaj podpisaliśmy też już umowę o dofinansowanie z FDS-u. W tym roku już wpłynęła nawet na konto dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych, więc wolelibyśmy tą inwestycję rozliczyć jeszcze w tym roku, skoro mamy tu dofinansowanie i w tym roku jakby tą część niezbędną z naszych środków pokryć i rozliczyć się z wykonawcą. No i zadanie budowa nowych i modernizacji istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych zostaje przesunięte do realizacji w roku 2020, gdyż wykonawca taką tutaj usuwa Energetycznego, tak, w związku z tym, że to wszystko ma się ze sobą zgrać i on tutaj deklaruje wykonanie tego dopiero na początku roku 2020, stąd przesuwamy to przedsięwzięcie do realizacji na rok 2020. A kolejowa w Łukowie to jest fundusz sołecki, tak?
kolejowa w Uchowie z Fundusz Sołtysa, to na poprzedniej sesji żeśmy to zadanie do realizacji wprowadzali jako przedsięwzięcie, zadanie dwuletnie, jako że część środków została zadeklarowana przez sołectwo w ramach Funduszu Sołeckiego z 2019 roku, część natomiast Fundusz Sołeckiego na rok 2020. Więc ona jest w całości realizowana z Funduszu Sołeckiego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o pytania. Dziękuję. Nie ma pytań. Przechodzimy do głosu. Zaopiniowania projektu uchwały. Proszę bardzo, kto jest z Państwa za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podniesienie ręki do góry. Dziękuję. 12 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. Proszę bardzo. Zmiany w budżecie. Tutaj zmian w budżecie, jak Państwo widzicie, jest dużo, więc tu proponowałabym, żeby już nie Państwu po kolei nie przedstawiać tych zmian, tylko proponowałabym, żebyście Państwo zadawali pytania. Część już jakby w ramach Komisji Oświatowej zostało Państwu, myślę, że wyjaśnione. Te pytania dotyczące zwiększeń środków w ramach oświaty, no ale pozostały jeszcze na pewno do dyskusji. Proszę bardzo o zadawanie pytań. Pan Radny Rogowski, proszę bardzo. Tak, pora do końca. Chciałbym usłyszeć informację, to jest 24 punkt wyjaśnień do zmian odnośnie zatrudnienia, planowane zatrudnienie uruchomienia sauny na terenach tradycyjnych w Uchowie. Chodzi o zatrudnienie osoby, tak? I proszę przybliżenie, w jakiej formie, czasowo czy finansowo, jak to ma wyglądać. Znaczy tak jak Państwo wiecie, w związku z tym, że ta sauna została wybudowana i zaplanowana w ramach realizacji właśnie tych terenów w Uchowie, i trzeba byłoby zorganizować teraz pracę tej sauny. Tutaj Pan Dyrektor Domu Ośrodka Kultury Fizycznej w Łabach przedstawił takie wyliczenia co do jakby funkcjonowania tej sauny. I on tutaj proponuje zatrudnienie w miesiącu listopadzie i grudniu jednego pracownika na 8 godzin dziennie, w sobotę i w niedzielę, bo było otwarte, plus godzina dziennie na przegląd urządzeń, wtedy kiedy sauna jest nieczynna. I tak jak Państwo macie, koszt takiego zatrudnienia tego pracownika to 3060 zł, stawkę wyliczył Pan Dyrektor 17 zł za godzinę. Oprócz tego istnieje potrzeba zakupu grzejników, żeby dobrać do pomieszczenia, bo ono jest nieogrzewane, więc macie Państwo w tych wydatkach na materiały kwotę 3400 zł, 3300 to na grzejniki, 100 zł na środki czystości do tej sauny. No i ogrzewanie obiektu. Tutaj Pan Dyrektor szacuje, że 8 tysięcy to pójdzie na energię elektryczną z tytułu zakupu tego 8 grzejników, które będą pracować przez całą dobę, ogrzewać ten obiekt. Z kolei koszt funkcjonowania saun, energia elektryczna 4 tysiące i zużycie wody 200 zł. To są na 2 miesiące. Kolejne 3 miesiące przyszłego roku, no to będą już ujęte w budżecie na rok 2020. Dziękuję. Czyli jak Państwo widzicie, koszt zamyka się kwotą 18 660 zł. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o pytania. Proszę bardzo, Pan Radny Ruszewski. A wytłumaczę, na jakiej zasadzie będzie korzystanie z tej sauny funkcjonowało? Coś na wiedzy, może go zaprosimy na ten. Ale mówię, jak forma korzystania, tak? Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Burmistrz. Pan Dyrektor będzie na sesji. Nie wiem, w pewnych sprawach różnych, ja chciałbym też przedstawić, bo chciałbym też od Państwa jakieś tam sugestie i pomysły, ponieważ ta sauna nie ma ani przybieralni, ani szafek, ani miejsca, gdzie można było się rozebrać. Człowiek będzie siedział w wejściu, z jednej strony będzie, no wiadomo, bo najwięcej ludzi sauny korzysta w okresie zimowym. Także tam, gdy się otworzy drzwi, ten człowiek będzie w tym miejscu, w tym takim no, przedsionku i w tym samym miejscu od razu otwiera się drzwi do sauny. Także no, na pewno bardzo organizacyjnie jest trudno do zorganizowania. Na próbę chcemy zrobić to sobota, niedziela, ponieważ raz, że musi być tam kasa fiskalna, dwa, że ktoś musi ten zwierząt sprzątać. Regulamin, ponieważ sauna dopuszcza 15-minutowe sesje tylko.
No ale to no, dyrektor będzie na sesji i my poprosimy też o... No na pewno bardzo trudno to zorganizować, bo większość stałych jest to obiekty, które działają przy już istniejących obiektach, gdzie jest obsługa cały czas, całodobowa, znaczy całodobowa, całodzienna. Tutaj jest to obiekt wolno stojący, gdzie musi ktoś i pilnować porządku, i wpuszczać, i, no, i patrzeć, co się tam dzieje, ponieważ to nie zostawi się samoopas tego, a nie ma miejsca, w którym taka osoba by przez te 8 godzin mogła normalnie przesiedzieć. Także, ale to są kwestie organizacyjne, to jest temat na sesję z panem dyrektorem. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, pan radny Rzechowski. Czy ten obiekt jest wycieplony? Już wcześniej mówiłem tutaj, że obiekt jest nieocieplony, w związku z tym stąd będzie generował dość duże koszty energii elektrycznej, bo no, tylko w ten sposób jest możliwość w tej chwili tam ogrzania tego budynku. To są dwa budynki. Część łazienek, tak, czyli ubikacji i część sał. W każdym budynku należy umieścić kilka grzejników, no, żeby dało się powiedzmy tam utrzymać tą temperaturę w granicach 15 stopni. Czy ten obiekt, jeszcze drugie pytanie, czy ten obiekt, tak jak słyszałem, na 2 miesiące, że to będzie w tym roku, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Ja to, proszę Państwa, no październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, no marzec, 6 miesięcy. Proszę Państwa, elektryczne grzejniki. To jest dość drogi nośnik energii. My wiemy, jak tam te rury są prowadzone, którędy prowadzone są. Czy jest możliwość spuszczenia tej wody? No bo jeżeli zostawimy wodę w rurach, no to te rury będą, no będą działały cały tydzień, ale gdzie one są, rozmieszczone? Bo jeżeli one gdzieś wchodzą z zewnątrz, no to ja uważam, że tam będzie tragedia, tak? Jest możliwość spuszczenia tej wody, tak? No ale nie wyobrażam sobie, że spuścimy wodę przez od poniedziałku do piątku, tak? A w sobotę napuścimy, żeby korzystać. No przecież to jakby... Jeżeli projektant projektował taką saunę, to on powinien zaprojektować, że spuszczamy, odwiązany zawód spustowy. Nie mamy wody w rurach. I to było najbezpieczniejsze rozwiązanie. Ja sobie nie wyobrażam, jakim będziemy ponosić koszty. No, budynek nie docieplony. Tragedia. Jest możliwość spuszczenia wody, jak najbardziej. Rury zostały poprowadzone też nie w ścianach, tak jak było wcześniej w projekcie, tylko po zewnątrz, w razie powiedzmy rozszczelnienia, żeby może być wymiany bezproblemowo, tak? Więc to zostało jakby no, technicznie tak, wychwycone na etapie realizacji. Niemniej no, budynek należy ocieplić, no i przynajmniej utrzymać tam te 10 stopni, tak? Żeby punkt rosy przesunął się trochę tam gdzieś tam do 3-4 stopni i te 10 utrzymywać i to nie będzie wykraplane i ten budynek po prostu no, będzie istniał, będzie funkcjonował. Oczywiście sauna jest ocieplona, więc sauna nie jest marzenie. Sauna jest i tak temperatura, gdy sauna działa, no i to jest problem. Nie musimy jej ocieplać. Ale może będzie zasadne. Jeżeli tam nie będzie problemu, odkręcić zamek. Zostało to przewidziane tak, że tutaj problem. Nie wiem, jakie były założenia, więc... Nikt grać. Panie radny, nie wiem jakie były założenia, więc nie mogę tego się odnieść, tak? Ja tylko stwierdzam to, co w tej chwili występuje. No i jak mamy to zorganizować, żeby te sauny funkcjonowały, bo są wybudowane i żeby nie funkcjonowały spuszczając wodę, to chyba jakby trochę nam mija się z celem, tak? Wydatkowane są dość duże, spore dość pieniądze, tak? I teraz no, trzeba, żeby to jakoś przynajmniej w jakiejś części funkcjonowało. Panie burmistrzu, jeżeli ktoś projektował, ktoś to musiał zatwierdzić, ten projekt, nie? Ktoś musiał, no jakiś techniczny człowiek spojrzeć na ten projekt i czyż on nie widział, że ani tam nie ma grzejników, ani tam ogrzewania nie ma? No bo nie radny, no ja rozumiem to, tak, to co pan mówi, natomiast według mnie zajmujemy się teraz jakby już efektem końcowym, czyli co zrobić dalej, natomiast to, co zostało wcześniej, no to temat jakby jest otwarty, tak? Natomiast tutaj musimy coś wymyśleć, żeby to funkcjonowało. No tak, ale może musimy się zastanowić, jak to najekonomiczniej zrobić, nie?
a nie grzać non-stop tymi pisami, zakup piecy. Nie, nie, no ekonomicznie nie da się w tej chwili ekonomicznie nie da się, trzeba ten budynek docieplić, przeznaczyć jakieś dodatkowe pieniądze może w tym budżecie, na to, jeżeli się uda. Zdjąć szalówkę i po prostu położyć część ocieplenia z zewnątrz. Wykonać, no może nawet część, nie wiem, może jakieś tam ogrzewania, czy komputer, czy coś, no nie wiem, można coś pomyśleć na ten temat, ale w tej chwili inaczej, szybciej nie da się tego zrobić. Po drugie, że nie elektryczne umożliwiają bardzo mocno, jest możliwość sterowania temperatury i to bardzo szybko, tak? No. W związku z tym, jeżeli ustalimy, że w czasie, kiedy ludzie tam nie przebywają, zmniejszymy tę temperaturę na 10-12 stopni, tak? A kiedy przebywają, to 10-18-19, no to brzmi elektryczne będą mogły to szybko zrealizować, tak? I myślę, że inne urządzenie grzewcze nie osiągnie efektu redukcji energii, tak? Czyli zmniejszenia kosztów. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Rzegowski. Pytanie, panie burmistrzu, czy w założeniach było, że ta sauna będzie samofinansująca się, czy jeśli nie, czy jest szansa, że ona się będzie samofinansować? Wiemy, że no, ta grupa tych osób, które będą pozostały z tego tym okresie zimowym, to są chyba ta grupa morsów, no jest chyba nie jest taka bardzo liczna, także jakie są szanse, że to będzie samo się finansować? Czy w ogóle były takie założenia? Dziękuję. Trudno mi się odnieść do tego, tak? No bo nie ja to projektowałem, więc... Nie chcę wypowiadać się tutaj jakby odnośnie swojej opinii. Tak jak powiedziałem, no, ja mam za zadanie jakby ten to zrobić, żeby to funkcjonowało i żeby jak najlepiej, najmniejszym kosztem, tak, i z korzyścią dla mieszkańców. Natomiast jakie były założenia wcześniej, tego nie wiem, nie? Niemniej, no jakby całość, no akurat mojej opinii, tak, może w skrócie, ja bym tego nie wybudował tak w ten sposób, tak wybudował to inaczej, ale to mówiłem, no, zrobiłem to z ociepleniem, zrobiłem to z pewnymi elementami dla obsługi, tak, bo to nie jest tylko tam miejsce, ta część dla morców, czy też dla osób korzystających z sauny, tylko też dla całego tego terenu, tak, czyli tej plaży w Uchowie. Niemniej to założenia być może były takie, że finansowo po prostu nie dało się tego zrobić. I też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powiedzmy te budynki połączyć, czy dobudować jeszcze, jeżeli będziemy mieli pieniądze, jakiś jeden dodatkowy budynek, tak? Więc to, no nie dyskwalifikuje, no jest element tylko ocieplenia tego budynku, wydaje mi się, to jest najbardziej ważna część. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Wapszo. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan. Znaczy, dziwi mnie w ogóle ta dyskusja i teoria, że z sauny się korzysta tylko zimą. Przecież, proszę państwa, z sauny się można korzystać cały rok. Jeżeli prywatny przedsiębiorca, który na przykład w Surażu ma saunę, nie jest to jakiś tam problem, zgłasza się grupa, cała ta grupa jedzie, jest sauna wynajęta. Dlaczego nie można zrobić tego w taki sam sposób? To jest tylko kwestia organizacyjna, jak to zorganizuje dyrektor. Przecież wiadomo, że ta sauna nie będzie włączona cały czas, tylko będzie włączona, jak będzie zapotrzebowanie od jakiejś grupy. I to niekoniecznie, to nie musi być grudzień, styczeń, to może być czerwiec, to może być lipiec, a może ktoś chce sam nie powiedzieć. Jedziecie państwo na basen na przykład, czy w czerwcu nie wchodzicie do sauny? Z basenu korzysta się przez cały rok. Z sauny korzysta się przez cały rok. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Łapszo. Ja mam pytanie tutaj do punktu 20, zmiany w budżecie. Już to zostało wyjaśnione, że te środki na modernizację linii oświetleniowej będą przeniesione na następny rok. Ja mam tylko pytanie natury technicznej. To są ulice centrum miasta. Czy jeżeli te linie będą przebudowywane albo budowane, znaczy akurat nie w temacie sauny, ale w innym. My jesteśmy przy zmianach w budżecie, prawda? Czy te linie budowane będą, jeżeli to będą wymieniane słupy, czy to będą słupy tak ozdobne, tak jak na ulicy Głównej? Na jednej z komisji, o tym już mówiliśmy, była komisja w marcu albo w lutym, że jeżeli będą budowane nowe linie oświetleniowe w centrum miasta, żeby te słupy były spójne i wyglądały tak jak na ulicy Głównej, żeby to jednak centrum było wizytówką. Jeżeli już wydajemy pieniądze, to żeby wydawać to z głową, żeby to miało spójny i ładny wygląd. To takie pytanie, czy takie jest projektowane, czy to są zwykłe słupy wirowane lub metalowe? Proszę bardzo, pan radny Gorzewski. Proszę, pan burmistrz Gorzewski. Chciałbym kontynuować, a do tej pory z
wzdłuż ulicy Sikorskiego były postawione te słupy te aluminiowe, takie te jasne. Więc jest pomysł, żeby takie same stawy dalej. Ale pochodzi... mówimy od ulicy Spółdzielczej, tutaj obok urzędu i w stronę... Ale znaczy mi chodzi tutaj, zmiana Górzecie jest ulica Handlowa... Nie, to jest jedno zadanie, tylko mówimy o ulicy Sikorskiego. Aha, rozumiem. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, pan radny Stanisław Przechowski. Panie burmistrzu, do pana Krzysztofa Dudzińskiego. Czy pan, no był pan na pewno tam w środku? Ja chciałem zadać pytanie. No przychodzę na saunę, będę miał tam się gdzieś jakieś pomieszczenie rozebrać, powiesić? Czy na zewnątrz, gdzieś rzucić na gromadkę i... A może sprzęt przyjdę, no, z tym liczkiem, który będzie pilnował. Nie, to jest śmieszne. To jest bardzo śmieszne, bo ja widziałem, nie ma takiego czegoś, tak? Nie ma takiego. Bo ja byłem w dwóch saunach na Ukrainie, dobrałem sauny, są sprawiedliwego zdarzenia. Ukraińcy nie wstydzą się tego pokazać dla całego świata. To, co zostało wybudowane na Uchowie, na plaży, i ja, jeżeli słyszę o takich rzeczach, że tam nie ma gdzie się rozebrać, nie ma gdzie usiąść, portier nie ma też gdzie usiąść i no to jest straszne, no wybudowaliśmy dla paru osób, no bo no ktoś miał tak tą zachciankę, nie? Dla mocy wybudowaliśmy i mamy teraz wielki problem, wielkie koszty, nie wiadomo co z tym panem zrobić, nie ma docieplenia, dla mnie budynek niedocieplony, który ma funkcjonować zimą, no to jest porażka. Nie wiem, dlaczego on został odebrany. To jest też pytanie. Proszę bardzo, pani radna Barbara. Znaczy, ja jeszcze chciałam zapytać, czy jest coś takiego jak trwałość projektu, czyli już w tej chwili my możemy przeprowadzać te poprawki w postaci właśnie ocieplenia, dobudowania, czy jeszcze czegoś innego? Czy to jest, zgodne? Jest to sytuacja, która jakby polepszy, tak, trwałość projektu, czyli zwiększy jeszcze funkcjonalność tego obiektu akurat, więc jak najbardziej jest taka możliwość. Może być. Tak. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, pan radny Szóstak. I tu panie radny, pana popieram, panie radny. Widzi pan akurat tej kwestii, akurat ze względu na to, że rzeczywiście, jeżeli coś takiego... A tam już miałem też, bo... Dziękuję, już ja więcej nie mam. Nie, ja skończę, zacząłem. Ale panie radny, jest przewodniczący chyba, prawda, komisji, żeby akurat decydował, kto ma udzielić głosu, prawda, kto ma wypowiadać się, a nie pan. Będzie pan jeszcze komentował akurat. Ja chciałbym wrócić do tego tematu, że rzeczywiście wiecie państwo, akurat jak coś takiego się projektuje, to jednak się projektuje z głową, bo nie wiem, czy państwo prywatnie coś byście taką samą u siebie stawiali, to byście tak postawili, jak przypuśćmy na stoi w Uchowie akurat. No to dla mnie to dziwne akurat, że coś takiego miało miejsce i ktoś tego nie dopilnował. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę bardzo, pan radny Jarzewski. No to jak planujemy budżet, to może wymyślmy coś, bo jeszcze mamy ten miesiąc czy dwa, żeby to było naprawdę funkcjonalne. Bo nie wiem, czy zamówmy kontener, czy ten teraz robię ładne, czy no, żeby było gdzie stanąć, bo nie wiem, pan pułkośnik, jak zaprosi tam kumpli, to chyba w samych majteczkach muszą razu przyjechać z Krzysiem. No bo ja nie wiem, gdzie się przebiorą, bo ja sobie nie wyobrażam tej sytuacji. Przebranie, no to mówię, no. W samych ręcznikach, no. Panowie, czy mogę się tu powiedzieć? Nie, może rzeczywiście, jak planujemy budżet, to niech ktoś coś podpowie i po prostu zagospodarujmy. Słuchajcie, wam nic nie jest potrzebne, bo ja widzę jakiś problem tutaj. Macie człowieka, który zajmował się tam kajakami. Klucze mu dajecie i ten człowiek, nie potrzeba zatrudniać i kogoś, ogarnie tą saunę za przeproszeniem, postawcie szafeczki z kluczami w każdym tym, tam nie trzeba człowieka. Ogarnie, będzie prąd, będą grzejniki. Puścicie piankę w to, na zewnątrz, te drzewa, między listwami, które są tam, piankę strzyknąć można i jest cała ciepła. Skończcie tę dyskusję i będzie dobrze, naprawdę. Tam nic nie trzeba, żadnego człowieka. Macie człowieka od kajaku, który ogarnie ten temat i nikogo nie trzeba. Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Sauna jest w Surażu, ale tam nie ma też człowieka. Ja tam jeżdżę, tam nie ma człowieka. Zachodzę do restauracji, biorę klucz.
i sam se ogarnie temat. Włączona sauna jest... Znaczy technicznie nie jest to możliwe, co tutaj Pan proponuje. Jest tam 1,5 cm rozstewka, więc i dalej są obicia z zewnątrz listwami, więc trzeba to wszystko zerwać, i dopiero na nowo zabezpieczyć zgodnie przed wilgocią, bo to jest sauna, a nie zwykły budynek, więc tutaj są pewne uwarunkowania. Budynek musi być ogrzewany, dlatego że w środku jest terakota, jest glazura, tak, w związku z tym, jeżeli będzie nieogrzewany, duże prawdopodobieństwo, że po prostu na wiosnę część tego podpada, w związku z tym to ogrzewanie musi być. No, zostało na etapie projektowania, być może przegapione przez projektanta i teraz no, musimy z tym zmierzyć się, tak? Czy pieniądze wydalibyśmy wtedy, czy teraz? To są te same pieniądze, nie sądzę, że tutaj coś się zmieniło, tak? Bo kwota dofinansowania, która tam była wtedy z PROW-u, to została w całości wykorzystana, więc i tak byłyby to nasze pieniądze. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, pan radny Rzechowski. Panie burmistrzu, mówił pan, że trwać projekt jak najbardziej, możemy tam swoje pazurki wsadzić. No to też no, mam inną odpowiedź od burmistrza na temat tej kurtyny wodnej. To jest trwały projektu i tego śmiesznego, tej śmiesznej kurtyny wodnej. No nie możemy, no to coś mi tu się nie zazębia. Tu możemy, projekt też jest taki sam jak i... Nie bardzo rozumiem, kurtyny wodne są ustawiane takie, tak? No tak, i panu się podobają te węże, tak? Widział pan kiedykolwiek taką kurtynę wodną w jakimś mieście? Bo ja nie widziałem, kilka kurtyn wodnych. Zmienić, nie było już jakby technicznie możliwości w tamtym czasie. To znaczy, co to znaczy technicznie nie można zmienić? Technicznie to trzeba zamontować. Trwała inwestycja, w związku z tym to trzeba przeprojektować, już jakby nie było możliwości. A tutaj można w umowie? No ale to dalszy jakby etap, tak? Możemy na placu niepodległości, tak samo możemy to zmienić. Ja bardzo bym prosił w imieniu mieszkańców, bo to wygląda strasznie i śmiesznie. Tak. Moim pomysłem było rozmieścić te powiedzmy zarczacze na lampach, takie są specjalne, gdzie cała ta powierzchnia byłaby w pewien sposób chłodzona. No ale nie udało się tego zrobić. Jest to pomysł na przyszłość. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Marszo. Ja mam takie pytanie, bo my do sobą zadajemy pytanie, ale ja chcę się pytać, czy na sali jest osoba, która była pomysłodawcą tych wszystkich projektów, czyli tej sauny, tych plac niepodległości bez fontan, może między sobą, no ale to pomysłodawca mógłby teraz się wypowiedzieć, czy może z innej perspektywy, z innego stanowiska w tej chwili, co z tym w tej chwili zrobić, co zrobić z nieocieploną sauną, co zrobić z placem niepodległości, z rozstawionymi fontannami, gdzie zajeżdżamy na spotkanie z GGN-u i wszyscy burmistrzowie i wójtowie się śmieją z naszego placu niepodległości. Nie z tego, że jej wykonania, tylko z tych fontan właśnie. Bo jeżeli myślimy, mamy jakiś pomysł, to należy go wykonać dobrze. Więc ja się pytam, to moje pytanie, czy na sali jest osoba, czy której pomysły właśnie, o których pomysłach właśnie dyskutujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę osób. Proszę bardzo, panie burmistrzu, dalej kontynuujemy. Tak, proszę. To ja może dorzucę kamień do tego ogródka. Krytykowano mnie bardzo i to dział inwestycji krytykował. Jak zachodziłem i techniczne pytania zadawałem dla nich. A co pan chce, panie Stanisławie, być mądrzejszy od projektanta i od inspektora nadzoru? Od inspektora nadzoru, gdzie żeście państwo nie dopuścili w ogóle Rzechowskiego do głosu, tylko inspektor nadzoru, który wodził. Odwalił to, co odwalił. I gdybym był mściwy, ja bym odwierty w pewnym miejscu zrobił. I pokazał, zresztą na filmach mam to nagrane, jak budowana została pewna ulica. Robiliście, pan przewodniczący wszystko robił. Wszystko robił. Zostałem nazwany warchołem. Tak się robi u nas w gminie, bo my mamy mieć rację. My mamy mieć rację, my wiemy najlepiej. A potem takie kwiatki wychodzą. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania jeszcze odnośnie budżetu zmian? Nie widzę pytań, przechodzimy do przegłosowania. Nie ma komentarzy. Przegłosowania projektu uchwały. Miał rację gościu. Miał rację. Panie Stanisławie, przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo, kto jest z państwa za przyjęcie projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry.
7 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedenaście wstrzymujących. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku. Jest to komisja wiodąca. Członkowie komisji będą nad tym głosowali. Proszę bardzo o pytania w tej kwestii. Jesteśmy przy rocznym programie współpracy gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi. Czy są pytania? Proszę bardzo, pan radny Rogowski. Takie pytanie natury, że powiem technicznie, odnosi tego regulaminu, odnosi wyłaniania tych projektów, bo jest powołana komisja, protokół i tak dalej, wszystkie. Jest stworzony ranking tych projektów. No i później punkt 9. Burmistrz dokonuje wyboru obrad, które uzyskają dotację oraz podejmuje decyzję o wysokości tej dotacji. Chodzi mi o to, na ile będzie pana burmistrza wiążąca ta decyzja komisji albo ten ranking, jeśli ustalimy, że tam załóżmy punktowo, czy też może się zdarzyć, że będą też wybrane projekty, które są jakby poniżej jakiej granicy takiej, no, tej rankingowej. Na ile pan burmistrz jest zobligowany uwzględnić decyzję komisji, właśnie ten ranking. To jak pisałem, w tym momencie jakby decyzja należy do burmistrza. Nie ma tutaj nic słowa o tym, czy to protokół komisji obliguje burmistrza do wyboru tychże ofert konkursowych, czy też nie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu, do pana pytania. Jest to opinia, tak? Tak naprawdę opinia do komisji, którą przedstawia do burmistrza. No i burmistrz analizuje to i może zmienić. Niemniej to raczej się nie zdarzy. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Proszę bardzo, pan radny Kukośnik. Panie burmistrzu, widzę tutaj wysokość środków finansowych planowanych na realizację programu i widzę tutaj taką zależność. 280 tysięcy jest dla stowarzyszeń sportowych, czyli ta kwota jest na takim samym poziomie, jak była. Natomiast jest wzrost i jeżeli chodzi o zadania, pozostałe zadania też jest taka sama kwota, natomiast widzę tutaj wzrost w tym drugim punkcie w zakresie organizacji opieki sterowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego. To jest taki no, znaczny skokowy wzrok już drugi rok. Czy może ja zawnioskuję o zwiększenie środków dla stowarzyszeń sportowych również? Proszę bardzo, panie burmistrzu. Odbywały się konsultacje dotyczące tego programu i w tych programach, o których pan mówi, w czasie konsultacji nikt nie zgłosił takich wniosków. Płynął tylko jeden wniosek właśnie z klubu. Tutaj raz, że wzrost płac minimalnych od 1 stycznia. Tam wiele czynników było podłączonych w tym piśmie, my możemy te pismo przedstawić. I to jest jeden argument. Dwa, że w tym roku oni też nie dostali dotacji z Molucha, dlatego tutaj ten wzrost. My mamy tutaj wyliczenia, ile kosztuje, no to w cudzysłowie oczywiście, jedno dziecko u nas w naszych samorządowej jednostce, ile w tym klubie. My nie posiadamy miejsc w tej chwili dodatkowych, chociaż na pewno będziemy pracowali, żeby zwiększyć ilość naszych miejsc. I przyjęliśmy sugestie, prośbę tutaj w projekcie oczywiście dodaną w konsultacji. Od razu wiem, że sugestia była wyższa. O ile? Tam jest pan, a to macie pan. Dziękuję bardzo. Mogę jeszcze? Proszę bardzo, panie. Ja jakby nie neguję tego, że są wyższe środki na ten klub, natomiast
W ubiegłym roku byłem wnioskodawcą też o zwiększenie puli. Tam było kilkanaście tysięcy zwiększona wtedy pula na stowarzyszenie sportowe. No niestety w tym roku nie mogłem uczestniczyć w tych konsultacjach, dlatego takiego wniosku nie było mojego, ale czy to już jest ścieżka zamknięta? No, nigdy nie jest ścieżka zamknięta, tylko my w tym roku też, może tu więcej by powiedziała pracownica, która się tym zajmowała, ale niestety ona miała być na sesji, ale w dniu dzisiejszym rano w drodze do pracy miała wypadek i musiała pojechać. Nie zagraża to nie, tam w ich zdrowiu, ale nie mogą uczestniczyć dzisiaj w komisji. Ale my wcześniej w jakiś tam sposób to pani ta nasza pracownica sprawdzała to i na pewno nie będzie mniej tutaj na osobę planowane niż w poprzednich latach, a chcemy nawet dorównać do tej pierwotnej wersji, gdzie te środki były wyższe, ponieważ wszystko zależy od ilości tych osób. A tutaj, ale to więcej na ten temat powiedziała pracownica, która się tym zajmowała. Ja postaram się, żeby na sesji ktoś z naszego działu organizacyjnego był, który jest w stanie tutaj te szczegóły wyjaśnić. Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Rogowski. Pytanie do tego samego punktu. Chodzi mi o tą dotację na żłobek. Panie Iskarni, chodzi mi o to, żeby wyjaśnić, jak to zajście funkcjonuje, bo tu jest kwota na ponad 10 milionów złotych, dosyć duża. Z tego co wiem, rodzice płacą ogromne czesne, czy tam opłatę za ten żłobek, chyba kwota rzędu 600 zł. No i my w tej chwili dajemy taką dużą kwotę. No, wiemy, że możemy dysponować miejscami przy ogromnej ilością miejsc. Nie wiem, no, mamy tyle tych lokali w tej chwili, czy nie byłoby zasadne właśnie. Proszę? Ale wobec tego chciałbym usłyszeć, jak to funkcjonuje. Czy to jest na zasadzie stowarzyszenia, czy to jest prywatne, czy to jest jakieś społeczne, niepubliczne, że tyle dysponujemy i rodzice jeszcze płacą tak no, na łapy, to jest duże czesne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani burmistrz. To funkcjonuje jako stowarzyszenie, tak? To państwo chyba wiecie, bo to funkcjonuje nie pierwszy rok, tylko już od kilku lat. W tej chwili to była propozycja taka, żeby gmina dołożyła 600 zł do tego utrzymania dziecka, ale to 450 zł. Ostatecznie skończyło się to kwotą, tak mi się wydaje, że gmina, że zwiększenie środków o 180 zł dla gminy, tak? Bo w zeszłym roku myśmy dokładali jako gmina 420, tak? A ponieśli 180 zł, żeby była podwyżka dla gminy. Ostatecznie wyszło tak, że gmina 135 zł więcej dołoży w stosunku do roku poprzedniego. Jeszcze, jakie jest wysokość czesnego publicznego w naszym żłobku? W naszym publicznym żłobku jest 190 zł, to było uchwalone chyba w 2012 roku taka kwota i nie była jakby zmieniana. Ostatnio żeście państwo zmieniali kwotę stawki wyżywienia z 4 do 5 zł podnosiliście państwo na wniosek pani dyrektor żłobka. Więc tutaj też można byłoby się ewentualnie nad tym zastanowić, nad tą kwotą, żeby te dysproporcje nie były tak duże między żłobkiem publicznym a niepublicznym, tak? Ale to już tak jakby temat do przemyślenia. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Barbara Eckert. No ale tak, może pani skarbnik mnie poprawi, jeśli nie mam racji. Bo czym innym jest to, ile rodzice płacą w tym żłobku publicznym, a czym innym jest jakby koszt utrzymania, tak? I nie jest tu w tej chwili, nie chodzi mi o to, że chcę być jakby rzecznikiem tego żłobka stowarzyszenia, bo gdyby gmina miała własne, więcej miejsc własnym, tak, to pewnie rodzice chcieliby, żeby te dzieci chodziły do tego publicznego, tak? A skoro jakby na chwilę obecną nie mamy takiego żłobka, no to po prostu dokładając tę kwotę wychodzimy jakby naprzeciw rodzicom, którzy musieliby tę dużą kwotę, bo no bo jakby co, pani dyrektor ma koszty jakie ma i to po prostu mówi tyle i tyle kosztuje utrzymanie dziecka i koniec kropka. I rodzic, że tak powiem, ma
albo płacić, płakać i płacić czasami, albo no jakby prosić burmistrza, żeby wspomógł poprzez wskazanie, poprzez dopłatę tą, tak? Przynajmniej częściowo, no bo część rodzice jakby wiadomo, że płacą więcej. I teraz jakbyśmy wzięli do porównania koszt utrzymania dziecka w publicznym, cały koszt, tak? To jest 190 zł? Koszt utrzymania dziecka? Czy to, co płacą rodzice? Ja tutaj jakby uzupełniając wypowiedź pani Basi, jak najbardziej tak, jeżeli chodzi o koszty, tak według planu budżetu na rok 2020, to miesięczna kwota wydatków planowana na dziecko w żłobku naszym prowadzonym przez gminę to jest kwota 1140 zł. Według tego planu, które przedstawia stowarzyszenia, to jest koszt 1050 zł. W tych 1140, no to tak jak mówiłam, rodzice partycypują 190 zł, jakby to jest wkład rodziców, reszta to są środki budżetu gminy, tak? Tu macie Państwo także w przypadku takim, jeżeli dołożymy te 135 zł do tego żłobka niepublicznego, to rodzice będą mieli podwyżkę w wysokości 50 zł, tak? Tutaj jest przynajmniej planowane przez stowarzyszenie, czyli z 400 do 450 wzrosną opłaty dla rodziców. Także te opłaty tak są ponad dwukrotnie wyższe niż w naszym roku. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze w tej kwestii? Nie ma pytań. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. Komisja oświatowa głosuje. Proszę bardzo, kto jest za? Dziewięć głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu dzisiejszego spotkania. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach. Proszę bardzo. Państwo otrzymaliście informację. Jest pani dyrektor. Proszę o pytania. Jedno takie małe pytanie. Proszę bardzo. Czego, nie wiem, nie rozumiem tego, czy to może to jest sprawiedliwe sformułowane. To jest paragraf 4 punkt K. Zakres administracji rządowej związany z przyznawaniem i wypłatą zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energetycznych. Tak, to powinno być. Tak, tak. Jak to wygląda? To są dodatki energetyczne, które ośrodek prowadzi. Z tego mogą korzystać osoby, które pobierają dodatek mieszkaniowy. Warunkiem do korzystania z tego dodatku jest to, iż osoba kwalifikuje się na dodatek mieszkaniowy i ma imienną umowę z zakładem energetycznym. To są drobne kwoty. 11 zł z groszami, 13 i 18. Chodzi o ten wyraz wrażliwe? To właśnie tych odbiorców wrażliwych, jeśli nie wiedzycie, to do mnie, czy potrzebujących po prostu dopłaty. To chodzi o tych, którzy po prostu w zakładzie energetycznym na nich są zawarte umowy z zakładem energetycznym. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma pytań. Pani dyrektor, dziękuję serdecznie. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach. Proszę bardzo, kto jest Państwa za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podniesienie ręki do góry. Komisja wiodąca, wiadomo, że oświaty i zdrowia. Proszę bardzo, podniesienie. Kto jest za?
8 to za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 5 głosów wstrzymujących. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Żywirki i Wigury. Proszę bardzo, przedstawienie problemu, sprawy. Proszę bardzo, pan burmistrz. Jest to uchwała, której propozycja była przedstawiana na poprzedniej sesji. Była wtedy rozmowa, żeby odpodać do konsultacją. Zrobiliśmy to dwutorowo, żeby dotrzeć i do młodej części społeczeństwa, i do starszej części społeczeństwa. Na gminnym Facebooku była opublikowana taka ankieta, której można było odesłać przez internet, ale także, żeby dotrzeć do innej oczywiście tych użytkowników, którzy nie korzystają częściowo z internetu. W Gazecie Łapskiej była taka ankieta też, czyli 3000 egzemplarzy poszły do naszych mieszkańców. Tam dla Państwa były przedstawione wyniki tej ankiety. Podam, że 416 osób było za budowaniem tam ze sprzedaży i żeby w tym miejscu powstały nowe bloki, miejsca do zamieszkania. 153 osoby były za tym, żeby tam powstał plac zabaw, który był projektowany. Podkreślę jeszcze raz, że ja też z naszych firm pośredniczących rozmawiałem z tymi firmami, które zajmują się sprzedażą mieszkań na terenie Łap. W tej chwili praktycznie nie ma żadnego w ofercie mieszkania, które jest do sprzedania tutaj na rynku wtórnym. Jeżeli takie mieszkanie się pojawia, to w ciągu nawet dnia, dwóch jest od razu sprzedane. Także ten rynek jest bardzo chłonny i otrzymuję tutaj do Państwa prośbę o to, żeby taką uchwałę podjąć i żeby rozwijać nasze gminy, żeby nowi mieszkańcy, a co za tym i się przychody do budżetu były tutaj, trafiały tutaj do naszej gminnej kasy, bo jak widzicie Państwo, po samych wnioskach do budżetu ogromne jest zapotrzebowanie w tej chwili na budowę dróg, na budowę infrastruktury, przedszkoli i tak dalej. To jest między innymi argument. Tamta strona miasta rozbudowa przedszkole, bo mówimy o tamtej stronie miasta. Oczywiście, że wtedy, gdy przybędzie na mieszkańców, to zakładamy, że w większości są to młodzi ludzie, których, gdzie i tak tamta strona miasta ma więcej dzieci, ponieważ tamte bloki są w większości zamieszkane przez młodych ludzi. Także prośba wielka do Państwa o podjęcie takiej uchwały i zaopiniowanie pozytywne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o pytania w tej sprawie uchwały. Nie ma pytań. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ulica Żwirki i Wigury. Kto jest z Państwa za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. 9 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 9 wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Uchwowo. Nazwa ulicy ma nosić imię 11 listopada. Proszę bardzo. Pytania w tej sprawie może jakieś są do wnioskodawcy? Proszę bardzo, pan radny Karasiewicz. Ja chciałem zapytać odnośnie tej nazwy, czy to jakoś zostało uzgodnione przez mieszkańców, tak? Taką nazwę. Znaczy ja, proszę Państwa, wyrażę moją opinię. Moim zdaniem chyba lepiej byłoby sami się nad inną nazwą ze względu na to, że mamy już w gminie jedną ulicę o nazwie 11 listopada. I pewnie podejrzewam, tak się tworzyły pewne nieporozumienia z tego tytułu, że są dwie ulice o tej nazwie w tej samej naszej jednej gminie. To znaczy ja może wyjaśnię. Proszę bardzo. Propozycję takiej nazwy zgłosili właściciele działek przyległych do tej projektowanej ulicy. Uchowo to jest odrębna miejscowość administracyjnie, więc tu nie ma jakiegoś sporu i wątpliwości. W każdej miejscowości może być ulica, powtarzać się ta sama nazwa.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Brzechowski. Mamy polną łapach i mamy polną uchowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I się mylimy czasem. Proszę bardzo. Ja jestem mieszkańcem ulicy Spokojnej w Łapach. Jest ulica Spokojna w Uchowie. To jest to problem. Każdy kurier po kolei dzwoni i pyta Łapy czy Uchowo, ponieważ Łapy i Uchowo mają 18-100 w kodzie. Więc jakieś problemy to generuje. To nie jest duży problem, ale jest. Dziękuję bardzo za głos. Proszę bardzo, ktoś ma chce zabrać głos. 11 listopada, fajna data. Mojej urodziny. Mieszkańcy zadecydowali. Zaproszenie czy się wbija? Słucham? Zaproszenie? Jak najbardziej. Urodziny 11 listopada. Panie burmistrzu, pozwolę mi kwiatów, które mam. Szanowni Państwo, przechodzimy do przekusowania uchwały, projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości w Uchowie 11 listopada. Kto jest z Państwa za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Czternaście za. Kto jest przeciw? Przeciw jest 1, 2. Kto się wstrzymał? Raz, 2, 3, 4. 4 głosy wstrzymujące. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ulica Wodociągowa. Proszę bardzo, pan burmistrz. Jak Państwo wiedzą, w 13-dniowej sesji przedstawiłem Państwu propozycję dzierżawy 25-letniej terenu w obecnej Targowicy. Propozycja ta została przez Państwa odrzucona. W wyniku tego zebrało się walne wspólnoty Winduga i na tym walne podjęło decyzję, żeby ten teren sprzedać oferentowi, który tutaj wtedy dodał na sesji. Według akt ustaleń na tym walnym do wiosny po prostu, nawet wspólnota Winduga mówiła, że jednym z warunków będzie, że gmina może do wiosny przyszłego roku korzystać z tego terenu, nawet jeżeli akt notarialny będzie podpisany wcześniej. Mówimy o planach oczywiście, bo jest na dzień dzisiejszy podjęta tylko uchwała o zgodzie, żeby ten teren sprzedać. Była wtedy już rozmowa, że była tak naprawdę jedna propozycja przedstawiona alternatywna, dlatego w tej chwili, gdy przyszło takie do nas pismo, że jest sprzedaż użytkowania wieczystego, ponieważ jest to własność Skarbu Państwa użytkowana tutaj przez naszego mieszkańca. Jest to działka prawie do 0,5 hektara, dlatego ja w tej chwili każda, jeżeli taka decyzja, taka jakaś działka się pojawi, każda, gdzie będzie czy prawo pierwokupu, czy taka możliwość, będę tutaj deklaruję Państwu, że przedstawię Państwu taką możliwość, ponieważ no, musimy znaleźć miejsce alternatywne na Targowicę, żeby się do tego przygotować, ponieważ tak naprawdę mamy na dzień dzisiejszy, według mojej wiedzy oczywiście, bo może się zmienić, pół roku, dlatego do wiosny musimy znaleźć lokalizację alternatywną. Dlatego tutaj powiem szczerze, z automatu każda jakaś tam potencjalna taka działka, gdzie jest możliwość prawa pierwokupu, dlatego jest tutaj przedstawiona Państwu ta lokalizacja tutaj tej działki, która jest w uchwale. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o pytania. Proszę bardzo, pan radny Maciejewski. Czy można by przedstawić bliżej tą lokalizację? Jest pan Polakowski? Czy to jest za tym składem węgla tak mniej więcej, czy to w jaki sposób to trzeba zrobić? O, i tu jest, ja może się wypowiem. Dobry wieczór Państwu. To jest działka za węglem po lewej stronie na ulicy Wodociągowej. Ja tę działkę sprzedałem dla przedsiębiorcy z Ław. Przedsiębiorca z Ław ze mną podpisał umowę przedwstępną i chcę dokupić jeszcze następne 0,5 hektara. I chcę w tym miejscu pobudować ładną bazę. Chcę zainwestować co najmniej 2 miliony złotych.
nie zależy na tym, żeby on tutaj się osiedlił na tej wodociągowej. A tutaj Państwo jak kupicie tę działkę, no to proszę bardzo. No. To działka jest raczej nieutwardzona. W tym miejscu jest, to znaczy rosną chaszcze. No i tam można sobie zobaczyć z geoportale, jak chcecie Państwo, na numer działki, można wejść na geoportale i zobaczyć, jak ta działka wygląda. Czyli ta działka jest skupiona obok kaszec? To jest, tego, się teraz tak, to jest, ja to nie ukrywam, Leśniewski Czesław. Leśniewski Czesław, przestępna. Tak, to jest, on to kupił działkę i to została umowa przestępna. I ten człowiek chce kupić jeszcze większą działkę, tylko ja na razie miałem wydzielono tą działkę. I on chce kupić hektar i na hektarze chce postawić swoją bazę. Przedsiębiorca zła oczywiście. To tu jest, czyli ten jeszcze nie jest kupiona, tak? To jest umowa przestępna wykonana przez notariusza. Tylko że to jest wieczysta dzierżawa. To jest, tak, on ma, i on tam na terenie zakładów te stawia, to znaczy na tej naszej wspólnej drodze zakładowej trzyma te lory swoje, to są nowe lory, on kupuje nowe lory wszystkie, 15 lor ma, no nie w tej chwili, powiedział, że będzie miał za rok do 40 i to także będzie rejestrował te samochody. Wszystkie auta, chcę powiedzieć Wam, że są na rejestracjach łapskich, na tego, są za własne pieniądze kupione, także podatek będzie wpływał do budżetu ŁAD, dlatego to jest jakiś tam rozwój. Będzie stała nowy budynek, będzie stał, no tak jak z tego co on mówi, ja wierzę w jego słowa, bo ma brata jeszcze w Stanach Zjednoczonych, który zajmuje się transportem i przesyłaniem tych kontenerów z samochodami. To mamy kupować czy nie? To znaczy możecie, proszę bardzo zainwestować, jak chcecie tam to co on zainwestuje, proszę bardzo. No tylko działka to jest nieutwardzona, no i można zobaczyć na geoportalu jak wygląda. To jest, bo ja nikomu, dla mnie zależy, żeby przedsiębiorcy rozwijali się u nas. Pan jest właścicielem tego tak, banku? Tak. A czy nie zastopujemy w ten sposób jego inwestycji? Nie może, nie, wy zastopujecie jego inwestycje. Ale oczywiście. To właśnie tutaj tak, bo to jest jakaś niezgodność, ja już nie rozumiem. Nie, nie, to zastopujecie jego inwestycje i on tam nie będzie, no nie, po prostu zastopujecie. Gość nie kupi pozostałego terenu, bo to jest działka, z której ja podzieliłem tak przypadkowo. Podzieliłem pół hektara, on chce hektar. Ja mówię, na tę chwilę, tej drugiej działki jest te 2 hektary, muszę z tych dwóch wydzielić mu następne pół hektara, i, nie, ale już on na tym terenie, już będzie, już ja jestem 2 tygodnie do tyłu, no bo ja nic nie mogę zrobić. Przestałem ogarniać mu temat i sprzątać, no bo nie jest... Umowa przestępna, czekam na decyzję radnych, którzy muszą podjąć decyzję taką, jaką powinni. No chyba, że no, chcecie to działkę, chcecie tam mieć czynnecie. Dla mnie ten rynek tam nie pasuje wcale, no bo to nie jest potrzebny. Na końcu wodociągowej rynek, to nie jest mi potrzebny, bo ja tam mieszkam ludziom tak samo i przedsiębiorcom, tym co już są, to nie potrzeba, żeby tam ktoś chodził i przeszkadzał. No. No i tam podał, to jest koło, gdzie ja mam ten auto złom, przed złomem. Ja to graniczy, tak? To graniczy, to jest taki ząb. Dla mnie to jest na rękę, no bo słuchajcie, przychodzi przedsiębiorca, inwestuje pieniądze i on powiedział mi dokładnie, kupuje pod warunkiem, sprzedałeś mi to działkę, że sprzedasz mi następną. I ja mu tak powiedziałem, tak, słuchaj. 1032 to wszystkie pan chce odprowadzać. Tak, to jest ta działka, która... To jest ta? Ta działka i to jest... Nie. Ta już jest sprzedana działka. Ta jest sprzedana działka i ta jest sprzedana. On już to ma, tak? Nie, to kto inny ma. To ma, to kto ma warsztat? To słuchajcie, to działkę ma beton. Beton, a on chce, a to jest ta działka. Przez niego przedstawię. On tutaj będzie dokupił. Tak, on się posunie w kierunku wodociągowej. Ja uważam, że to jest... Ta jest droga wydzielona, ale tą drogę ja wydzieliłem, bo to działkę sprzedaje dla Klubiaka. Klubiak chce, wie pan się, to nie, ja chcę tak samo, oni będą tu się rozwijać. Oni powiększają o plac produkcji, będzie produkcja kost tych betoniaków i oni tak samo. I ja chcę te działki po prostu sprzedać i wydzielić. Nie, to ja nie mogę namawiać kogoś. Słuchajcie, nie wiem właśnie. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz prosił głos, tak? To ja już korzystałem z pomocy. Ja w tej chwili każda taka sytuacja, jeżeli będzie, bo ja w
wtedy była taka rozmowa, żeby Państwu przedstawić, więc tę alternatywę. Ja od razu powiem, że też wystąpiliśmy tutaj do Pana Wiesława z zapytaniem, czy bo ma dotyczące tego terenu, dawnego parkingu na terenie ZNTK. Nie wiem, czy Pan już te pismo dotarło. Bo to też jest też w tej sprawie. Bo to jest też potencjalne miejsce, moim zdaniem lepsze lokalizacyjnie, bo mamy obok ten taki skrawy gruntu, który został po kinie. Jest tam budynek. Też jest to lokalizacja do rozpatrzenia, dlatego tutaj my oficjalnie jako urząd wystąpiliśmy. Czy Pan nie byłby zainteresowany na przykład odsprzedaniem tej części działki? Dobrze, że Pan tutaj jest, to korzystając z okazji. Mam te pismo i mogę się wypowiedzieć. To tutaj ten prośba właśnie przywołać. Słuchajcie, nigdy nie byłem przeciwny. Sprzedaży tej działki nie jestem zainteresowany, ale wynajęciem tej działki oczywiście bezopłatnie. Mogę się zamienić na przykładową propozycję Wam składam. Ja tam przy tej działce zrobię ten dawny budynek, gdzie Pani syndyk urzędowała. Pan burmistrz wie, który to jest budynek. Cały kapitalny remont robię tego budynku. I to jest naprzeciw tego parkingu. Mnie nie będzie naprawdę przeszkodą, żeby piątek, jeden dzień był ten ryneczek na tym parkingu. Naprawdę. Wydzierżawiam przykładowo to dla Was. Za, przykładowo, jestem w stanie ogarnąć Wasz ten, jak to się mówi, dworzec. Mogę w zamian za dworzec. Dworzec wyremontuję, kapitalny zrobię remont, tak jak na tej swojej stronie. Zobaczycie, drugie ogarnięte do miesiąca czasu. I za dworzec jestem, po prostu dworzec wyremontuję. Remontuje dworzec, na 30 lat wydzierżawić chce ten dworzec, a za to Pan daje ten parking, że możecie z tego parkingu korzystać.